Halo, halo, dzień dobry. Serdecznie witamy. Dobry. Cześć, dzień dobry. Kolejne spotkanie, skuteczność w zmianie. Jesteśmy już w komplecie razem z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Oskar Kaczmarczyk, Tomasz Wasilkowski, nasi stali eksperci. Witamy gościa specjalnego, Jakub Dolata. Cześć, Kuba. Cześć, witaj. Witam panowie. Naszych trenerów, jeżeli oglądaliście nasze spotkania, na pewno już kojarzycie. Kuba natomiast jest menedżerem sportowym, pracuje przede wszystkim w siatkówce żeńskiej. Twój oddział Polski, Top Volley Polska, reprezentuje, jak sam powiedziałeś, bardzo dużo zawodniczek, około 70, więc gratulujemy wytrwałości i mamy nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli okazję sobie porozmawiać na bardzo ciekawy temat, czyli w jaki sposób sport, a dokładnie nasza siatkówka ukochana, widziana jest waszymi panowie oczami, oczami trenerów, oczami menedżerów. Jak kształtować tą współpracę, żeby była jak najbardziej owocna? Porozmawiamy być może troszkę o takim też utopijnym podejściu, ale też o tej twardej rzeczywistości, którą mamy i teraz za oknem i ogólnie, która się dzieje i co możemy zrobić, żeby było nam wszystkim dobrze, a również być może troszeczkę tak merytorycznie ponarzekamy, żeby inni też widzieli, że można się z tym utożsamić. Także witamy serdecznie wszystkich, dajcie znać, że nas widać, że nas słychać. Polubcie proszę, udostępnijcie, to nam da możliwość dotrzeć do większej ilości osób i ten materiał wartościowy, mam nadzieję, dotrze też do pozostałych. Śmiało się można przywitać z nami, z naszymi gośćmi też poprzez komentarze, więc piszcie śmiało. No a my będziemy zaczynać, tylko proszę dajcie znać, czy jest wszystko ok. Na pewno jest nas całkiem sporo, bo ponad 50 osób, więc to jest bardzo fajny wynik. Tylko prosimy jeszcze o informację. Okej, ja widzę, że jakieś polubienia wskakują, więc chyba jest okej. Jeszcze jakiś komentarz, tylko byśmy prosili. Panowie, wy widzicie jakiś? Bo jeszcze nie? Przykro mi, nie. Dobra. Witam trenerze. O, jest trener Dąbrowski. Wszystko. Tak jest, witamy serdecznie, super. Wszystko bardzo dobrze, elegancko. Dariusz, dzięki serdeczne, widać. Alicja Malinowska, wszystko działa. No to fantastycznie, słuchajcie. Bardzo się cieszymy. Jedziemy w takim razie, będziemy... Słucham? To ta słynna Alicja, która wszystko dba. A, super. Serdecznie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, to okej. Okay. Chyba z mają opóźnienie, bo teraz nam dużo komentarzy wskoczyło. Jeszcze Krzysztof, dzień dobry, Agata. Cześć, witamy. Witamy również doktora trenera Tomasza. Cześć, dzień dobry. Adam, witamy wszystkich. Arkadiusz, dobra, świetnie, mamy to. Panowie, nasza formuła jest niezmienna i cieszymy się, Kuba, też, że znalazłeś czas, żeby do nas dołączyć. Gorący moment, zwłaszcza, że też w trudnej sytuacji, w której obecnie znajdujemy się wszyscy, ale też przede wszystkim sport, więc jeszcze raz dzięki za poświęcenie czasu. Formułę mamy taką, że będziemy chcieli sobie swobodnie porozmawiać, żeby każdy z gości mógł się wypowiedzieć, zadać pytania, również trenerzy. No i będziemy pewnie też chcieli odpowiedzieć na wasze pytania, jeżeli takowe się pojawią, więc jeżeli jest coś, co byście chcieli się dowiedzieć, to piszcie, postaramy się możliwie odpowiedzieć na większość pytań. To zacznijmy w takim razie od pytania, które przynajmniej mnie najmocniej też fascynuje, w jaki sposób prowadzić jednorodne organizacje. Przez organizację tutaj rozumiem zarówno klub, jak i organizację, na przykład firmę menedżerską, która zajmuje się w tym przypadku, w twoim kuba przypadku, zawodniczkami, tam gdzie znajdują się tylko faceci albo tylko same kobiety. Trochę przycięło chyba pytanie, czy możesz powtórzyć? Bo... Jasne. Tak jak też widzisz na ekranie, w jaki sposób prowadzi się jednorodne organizacje, kluby, organizacje takie, w których znajdują się tylko same kobiety lub sami mężczyźni, z jakimi wyzwaniami panowie najczęściej się spotykacie w związku z tym, że nie ma różnorodności płciowej. Kuba, chciałem zacząć od ciebie jako naszego gościa. Przede wszystkim ja uważam, że bardzo trudno jest prowadzić organizację, przynajmniej w siatkówce, która składałaby się i z mężczyzn, i z kobiet.
pewno ja mogę spojrzeć ze strony agenta, że nie znam agenta, który mógłby moim zdaniem zapanować nad rynkiem męskim i żeńskim na całym świecie, a nawet pewnie nie znam agenta, który mógłby zapanować nad rynkiem męskim i żeńskim w jednym kraju. No bo to są tysiące rozmów, dziesiątki klubów, setki zawodniczek i jeżeli ktoś mi mówi, że jest w stanie to zrobić, to ja, przepraszam, ale w to nie wierzę. Reprezentujemy trochę zawodniczek, naprawdę pracujemy bardzo dużo, rozmawiamy bardzo dużo przez telefon, bardzo dużo z klubami i wiem, że jeżeli ktoś powie mi, że jest w stanie to połączyć, no to jest organizacyjnie niemożliwe. Jak to się robi? No dobrze, z kobietami się współpracuje bardzo specyficznie, bo poza tym, że się z nimi współpracuje, są sukcesy i porażki, no to jeszcze trzeba dość specyficznie dobierać słowa i uważać na pewne ruchy, które mogą być różnie rozumiane. Pojawiają się wielokrotnie różne niedopowiedzenia, różne pogłoski, różne rozmowy na jakiś temat, które jestem już przekonany w większości nie mają potwierdzenia w rzeczywistości, ale jednak kobiety są na to bardzo, bardzo czułe. Jeżeli kobieta usłyszy jedną rzecz, ktoś ją potwierdzi, no to już odbiera to za pewnik i wtedy bardzo trudno te rzeczy odkręcać. Ale trzeba tłumaczyć i kobiety są też wdzięczne, bo rozumieją, dużo dają od siebie. Nie wiem, jak to jest u panów, ale kobiety potrafią zadzwonić, powiedzieć, że mają problem nie dotyczący wyłącznie siatkówki. Potrafimy porozmawiać niejednokrotnie, naprawdę długo. I to jest fajne. Myślę, że facet miałby z tym problem. Bardzo ważna rzecz. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy z Kubą, to paradoksalnie dużo o takich relacjach i emocjach być może nie rozmawialiśmy, ale pojawiły się też ciekawe przykłady dotyczące wartości wyznawanych przez siatkarzy, które w przypadku, który podawał Kuba, akurat w tym wypadku Bartka Kurka, pokazywały bardzo też fajny sposób to, że to, czym kieruje się zawodnik, może też budować więź jeszcze silniejszą między nim a menedżerem czy klubem, chociaż w tym wypadku, przyznając się do kontuzji, Bartek akurat zmniejszył swoje szanse na angaż, ale prawdopodobnie pozostał wierny swoim wartościom. Jak to jest w tym przypadku u ciebie, Kuba? Co ciekawe, słuchajcie panowie, zdarzają się takie sytuacje, że zawodniczka potrafi odmówić propozycji danemu klubowi, ponieważ jest tam inna zawodniczka, którą ona nie lubi. Myślę, że u facetów, u mężczyzn zdarza się to pewnie rzadziej, a pewne rzeczy można sobie wyjaśnić w słowach, męskich słowach czasami. U kobiet dość często się to zdarza, że jednak to otoczenie, które jest wokół, ma znaczenie w przypadku wyborów. Więc to jakby jest ważna rzecz. No ja bardzo lubię tą pracę, bo mówię, ona jest wdzięczna, te dziewczyny oddają w przypadku sukcesu, w przypadku porażek. No, porażki są wliczone w pracę naszą i moim zdaniem też przeżywają te porażki dużo bardziej wdzięcznie. Dłużej zbierają się, aczkolwiek ta ich zaciętość do tego, żeby pokazać, że będą lepsze i się poprawią, jest niesamowita. Na pewno w przypadku pracy z kobietami, moim zdaniem komunikacja ma absolutnie najważniejszą rolę, bo są trenerzy, którzy próbują docierać do zawodniczek na zasadzie takiej męskiej, zimnej szkoły, czyli że wykonujemy zadanie raz, dwa, trzy, ale są trenerzy, którzy, i to myślę, że jest klucz u kobiet, którzy potrafią być twardzi na treningu, na meczu, mówić różne rzeczy, także przykre, ale w momencie z ostatnim gwizdkiem treningowym są nie do końca może przyjaciółmi, ale naprawdę dobrymi kumplami, z którymi można na każdy temat porozmawiać, jakby zapominają, co się wydarzyło na boisku. I to jest moim zdaniem klucz i to takim przykładem między innymi jest Guidetti. Myślę, że jego
podejście do siatkówki i do ludzi i to te jego sukcesy, które się, na które się to przełożyło, to jest główny powód. Pamiętam, że wrzucałeś nawet filmik z nim. Na pewno w głowach trenerów już gotują się pytania i fajne refleksje do tego. Ja tylko dopytam ostatnią rzecz, zanim oddam wam panowie też głos na wypowiedzi, porównania i pytania też do Kuby. To rzucę tylko takie hasło, które może zainspiruje, o którym już mówiłem, że często z mojej perspektywy, jak ja pracuję z zespołami żeńskimi i męskimi, to w specyfice mojej pracy bardzo ważne, żeby pracować na emocjach. W takim sensie, żeby rozmawiać szczerze i mówić, co nas boli, żeby można było coś z tym zrobić. I tak pół żartem, pół serio mówię, że z mężczyznami pracuję do pierwszego przekleństwa, a z kobietami do pierwszej łzy, bo jak się pojawią te rzeczy, to znaczy, że w końcu zaczynamy mówić do siebie szczerze, bo wcześniej jest tylko takie głaskanie się. I miałem takie przypadki bardzo fajne, które otwierały grupę właśnie wtedy, kiedy ktoś w końcu się albo wkurzył, albo wzruszył. Chociaż oczywiście może to być w drugą stronę, bo i faceci się potrafią wzruszać, i kobiety się potrafią wkurzyć. O tych mocnych charakterach, takich żeńskich, które dużo nie odbiegają od męskich, też będę chciał porozmawiać, ale to możemy sobie zaparkować chwilę ten temat. Więc jeżeli macie refleksję, to zapraszam lub pytania, panowie, oddaję wam głos. Kuba, Tomek, Oskar. Zawsze nie wiem. Ja może jeszcze jedną rzecz powiem, bo rozmawialiśmy o tym otwieraniu się kobiet i ja myślę, że to następuje zgodnie z wiekiem, że im zawodniczka bardziej dojrzała, tym łatwiej jest jej się otworzyć, porozmawiać o różnych rzeczach. Ja teraz obserwuję wśród młodzieży przede wszystkim takie bardzo duże zamknięcie, dużą trudność w otwarciu się i w rozmowie na temat problemów zaistniałych. Ja nie wiem, czy te problemy są odbierane jako porażki, aczkolwiek bardzo dużo czasu zajmuje nam tłumaczenie temu najmłodszemu pokoleniu, które wchodzi w siatkówkę dorosłą, że życie nie składa się tylko z sukcesów, że są też porażki, że czasami każdy z nas popełnia błędy, zarówno one na boisku, jak i my w naszej pracy, bo nie jesteśmy tylko ludźmi. I że istotą sportowca jest to, żeby podnosić się, jak najlepiej podnosić się jak najszybciej po porażkach, i że te porażki też jednak coś dają. Że czasami dla tych dziewczyn coś, co nie idzie po ich myśli, jest ogromną katastrofą i naprawdę wywiera strasznie duże piętno na dalsze decyzje i na jakieś takie nerwowe ruchy. I ja nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika po prostu z tego, że my jesteśmy coraz starsi, one są coraz młodsze i czy tak są wychowane, czy to jest po prostu takie pokolenie. Aczkolwiek no, trudno pracuje się, kiedy pojawiają się problemy. A to jest clue, bo agent nie jest do tego, żeby pomagał, jak jest dobrze, tylko żeby rozwiązywał problemy, jak jest źle, moim zdaniem. Tak? Między innymi oczywiście. Bardzo ważna myśl. Myślę, że będziemy mogli do tego wrócić w punkcie tym naszym ostatnim, czyli jak ważna jest taka dojrzałość emocjonalna, czy samoświadomość zawodników, zawodniczek w tym, żeby mogli w jakiś sposób samodzielnie też dbać o rozwój swojej kariery, bo z naszych takich rozmów też, Kuba, prywatnych, pamiętam, że wybrzmiewa też mocno taka sentencja, że im bardziej samodzielny zawodnik czy zawodniczka, tym nie chodzi nawet o to, żeby mieć mniej pracy, ale że ta praca jest zupełnie na innym poziomie. Inne musimy wyzwania rozwiązywać, inne pojawiają się problemy, albo niektóre się po prostu problemy nie pojawiają. I my mamy takie doświadczenia, przepraszam, że przerwałem. Mamy takie doświadczenie, że im zawodniczka wyżej w hierarchii, no bo umówmy się, hierarchia jest wszędzie, także w sporcie, im wyżej zawodniczka w hierarchii, im wyżej na wyższym poziomie gra, tym mamy mniejsze problemy, lepszy kontakt i tak naprawdę rzadszy kontakt, bo ten kontakt nie jest potrzebny. To jest bardzo ciekawe, tak? Że czasami zawodniczki nie potrzebują się z nami kontaktować po prostu, żeby się kontaktować, tylko wiedzą, że my jesteśmy od tego, żeby wykonać zadanie A, B, C i wiedzą, że skoro nie kontaktujemy się, to znaczy, że pewnie mamy coś innego do pracy z dziewczynami, które nie mają tak łatwo. I wiedzą, że telefon działa w dwie strony po prostu, no i że też jesteśmy po to, żeby odbierać.
Zgadza się, zgadza się. Super. Witamy Norbercie, witamy trenerze Piotrze. Fajnie, że jesteście z nami. Witamy również Tamara. Panowie trenerzy, wasze refleksje, wasze pytania. Możecie odpowiedzieć, jak to jest pracować tylko i wyłącznie z zespołem złożonym wyłącznie z mężczyzn, zderzyć to, z czym powiedział Kuba, lub może też o waszych doświadczeniach z pracy z zespołami żeńskimi z przeszłości. Zostawiam wam głos. Oskar, mogę? Pewnie. Pamiętam, jak byłem w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych na stażu u Hugha McCutcheona, który prowadził i kobiecą reprezentację, i męską. Właśnie zadałem mu pytanie, jaka jest różnica w prowadzeniu męskiej drużyny, a żeńskiej. On powiedział, że bardzo ważne jest w żeńskiej to, co się mówi, a w męskiej tego, czego się nie mówi. I on tak to stwierdził, że praca jest wszędzie taka sama. I on na początku był w dużym szoku, bo tak jak Kuba właśnie powiedział, że u kobiet ważniejsza jest komunikacja, czy bardzo ważna, on powiedział, że miał taki moment, że myślał, że u mężczyzn ta komunikacja nie jest tak ważna, a się okazuje, że jest równie ważna. Natomiast ja się zgadzam z tym, co też powiedział Kuba, też miałem takie doświadczenia w pracy, że ta praca z kobietami jest bardziej wdzięczna, to znaczy one potrafią być bardziej wdzięczne za pracowanie, za sposób, w jaki się z nim pracuje, ale w momencie, kiedy ufają. Kiedy nie ufają, to jest to bardzo trudne i mnie się wydaje, tak porównując pracę z kobietami czy z mężczyznami, jakby nie bardzo jestem przeciwny mówieniu, że praca z kobietami to jest coś bardzo ciężkiego, to znaczy no, to jest inna specyfika pracy, ale nie nastawiałbym się, że to jest bardzo trudna praca, w sensie w porównaniu do mężczyzn. Ona ma inną specyfikę. Natomiast zgadza się, że tak jak się zgadza się, no ja tak odczuwam, że u kobiet na początku trzeba wykazać się o wiele większą cierpliwością niż u mężczyzn i trzeba na początku zwłaszcza poświęcić o wiele więcej uwagi na ich odczucia i mam takie kilka przykładów z własnej pracy i też pracy innych trenerów, które obserwowałem, że jak brakuje takiej cierpliwości, to te dziewczyny bardzo szybko tracą zaufanie, a później potrzeba naprawdę dużo czasu, żeby takie zaufanie odzyskać. I myślę, że to też Kuba powiedział, że u mężczyzn do pewnego momentu, jak się straci to zaufanie, to jeszcze można je odzyskać poprzez jakąś rozmowę. U kobiet wydaje mi się, że potrzebne jest więcej czasu i przede wszystkim takich indywidualnych rozmów. Natomiast ja gdzieś mam takie przeczucie, że narosło, czy powstało wiele mitów dotyczących pracy z kobietami i które gdzieś są powielane, a w moim odczuciu nie mają jakiegoś większego, nie wiem, bytu czy sensu. Tak ja to odbieram. Natomiast mówię, nie uważam, że praca z kobietami jest o wiele cięższa, czy to jest, jak to ktoś mówi, to jest przesrane. Nie, to nie jest przesrane. Ma swoją specyfikę i jest równie fajna jak z mężczyznami. Powiedz co, ja powiedziałeś o zaufaniu. Co ciekawe, my z Alicją mamy już, Alicja to moja asystentka, mamy już takie doświadczenie, że my widzimy, kiedy ktoś nie ufa i potrafimy przewidzieć, kiedy będą problemy. I potrafimy rozmawiać i przewidzieć czasami co do dnia praktycznie, że potrafimy powiedzieć, słuchaj, jutro będą z tą zawodniczką problemy. I wielokrotnie to się pojawia, bo akurat myślę, że w przypadku mężczyzn, no to oni tracą zaufanie, ponieważ się o czymś przekonują. Takie mam wrażenie. Jednak kobieta dużo słucha dookoła. Słucha wielu rzeczy, słucha wielu ludzi, z wieloma osobami rozmawia, zbiera te wszystkie rzeczy, różne plotki, czasami celowe wyprowadzanie, celowa dezinformacja są dla nich ważne i bardzo, bardzo ważny jest tutaj w tym momencie ten kontakt, żeby ta zawodniczka potrafiła przyjść i powiedzieć, posłuchaj, ja mam taki problem, albo dowiedziałem się takich rzeczy, wytłumacz mi, o co chodzi, porozmawiajmy, bo chcę być na ten temat poinformowana. Myślę, że facet, tak mi się wydaje z tego, co rozmawiałem z wieloma agentami, facet raczej bezpośrednio, jeżeli cokolwiek usłyszy, co mu nie pasuje, dzwoni i mówi, słuchaj, mam problem. Rozwiążmy ten problem jak najszybciej. U kobiety tak nie jest. Kobieta posłucha wszystkich dookoła i dopiero potem wróci. Dlatego to zaufanie i kontakt w pracy z kobietami jest absolutnie najważniejsze. Jeżeli ktoś nie wypracuje sobie takiego zaufania, kontaktu, nie będzie ich traktował po partnersku, to one będą wykonywały tą pracę, ale do pewnego momentu.
w pewnym momencie przyjdzie taka granica, która zostanie przekroczona i już nie będzie możliwy raczej powrót. Bardzo trudno będzie to wszystko zgrać z powrotem. Mam wręcz takie poczucie, że mówiąc o zaufaniu, to w pracy z kobietami istnieje taki punkt bez powrotu, tak jak się leci rakietą w stronę, nie wiem, słońca i do pewnego momentu można jeszcze zawrócić. Starczy nam paliwa i uda nam się uniknąć przyciągania grawitacyjnego tej gwiazdy, ale jest taki pewien punkt po przekroczeniu, którego już nie ma powrotu, to znaczy, że nie uda się odbudować już w takim zestawieniu osób i drużyny i czasu tego zaufania kompletnie. Można oczywiście zabliźnić pewne rany, ale nie uda się wrócić już na pierwotny poziom. Czyli z jednej strony teoretycznie, jeżeli to zaufanie uda się zbudować, to jest ono dużo mocniejsze, głębsze i daje nam większe możliwości poruszania się w tym obszarze. Jest ta wdzięczność i jest ta relacja głębsza i daje nam większe możliwości, ale jest też dużo łatwiej wypaść z ringu, mówiąc kolokwialnie, i pojawić się w punkcie bez powrotu. I to, co chciałem jeszcze dodać, albo może nie, tak żart, ale to może pozostawię go na później. Oskar? Żebyśmy mogli przejść dalej, to ja spróbuję tylko odnieść się do tego wszystkiego, co tu już było powiedziane, bo było bardzo dużo ważnych wątków poruszonych. Ja zapisałem sobie trzy punkty, o których chciałbym w skrócie powiedzieć. Pierwszym to jest odnośnie tej komunikacji. Być może się już powtarzam, ale brałem udział kiedy dosłownie 3 tygodnie temu w bardzo ciekawym prywatnym webinarze pomiędzy różnymi trenerami, powiedzmy, światowej półki. Ja byłem gościem oczywiście, żeby była jasność. I padło pytanie do Giovanniego Guidetti'ego, stąd akurat chcę o tym poruszyć. Co chciałbyś poprawić w swojej pracy? Jakie są twoje cele na najbliższe lata? I on odpowiedział: komunikacja. I poruszenie było ogromne, przecież jesteś znany z tego, że twoja komunikacja jest na najwyższym poziomie, na tym wygrywasz. A on powiedział: ale to wciąż jest za mało. I to jakby połączę z tym, co powiedział Tomek, że tak naprawdę komunikacja nie ma znaczenia, czy to pracujemy z kobietami, czy z mężczyznami, ona jest kluczowa. I jeśli zawalimy, to rzeczywiście wydaje, tak jak powiedziałeś, Radku, wydaje mi się, że głębszy jest dołek, kiedy popełnisz błąd w pracy z kobietami, niż ten dołek w pracy z mężczyznami, ale ja bym tu chciał zatrzymać się w takim punkcie, żeby ktoś źle nas nie odebrał. Praca z kobietami, a mężczyznami, nie możemy je dzielić, która jest lepsza, gorsza, trudniejsza niż łatwiejsza. Ja bardzo dużo czytam na temat tego, jakby jakie są różnice w tym, i te różnice po prostu polegają, że my jesteśmy różni, nasze płcie myślą w całkowicie inny sposób. I dosłownie 3 dni temu rozmawiałem z moim synem, tłumacząc mu, jak nasza mama, jak jego mama myśli. Ja mówię: słuchaj, Olaf, my jako faceci, jak widzimy biały talerz, to mówimy, to jest biały talerz, a kobieta widzi biały talerz i pamięta, że go kupiła, i mówi o tym, że go kupiła w IKEA pomiędzy regałami ze sztućcami na trzecim piętrze obok świetnej zasłony. I to jest po prostu ta różnica, którą my musimy akceptować. To nie jest nic lepszego, nic gorszego. I my jako trenerzy, i myślę, że Kuba jako menadżer, musi dostrzegać tylko i wyłącznie ten aspekt, że my myślimy inaczej jako faceci. I jest taki fantastyczny filmik w internecie, jest tak, bodaj, że 12 minut takiego psychologa, już nie pamiętam, jak się nazywa, on to w formie takiego stand-upu powiedział różnicę między boksami w naszym mózgu, jeśli chodzi o kobiety, a mężczyzn. Mężczyźni mają setki boksów, do których wkłada samochód, i ten samochód już jest obudowany. Później jest, nie wiem, sport obudowany, i jest też taki boks, który się nazywa nothing box, czyli my potrafimy myśleć o niczym, czego kobiety potrafią nie rozumieć, bo one mają jeden wielki boks, w którym jest więcej, te neurony po prostu odbijają się od ściany do ściany, i to jest ta specyfika. My jako trenerzy musimy ją zrozumieć, i rozmawiałem też ze Stefanem Antigą na temat tych różnic, jakie on dostrzega. On mówi: muszę się uczyć dużo bardziej myśleć jak kobieta. My faceci na dzień dobry zderzamy się ze ścianą, że myślimy jak faceci, a mamy uczyć kobiety, więc musimy się nauczyć w ten sposób myśleć. I na koniec jakby ostatni aspekt, tak jak ja mam najwięcej doświadczenia w pracy z mężczyznami, mam krótki epizod w żeńskiej siatkówce i tu potwierdzę, zdecydowanie trzeba być czujniejszym na to, jak się mówi,
zacznę od takiego, raczej zacznę i skończę na trywialnym przykładzie. Jeśli się mówi do dwóch dziewczyn Madziu, Kasiu, a do trzeciej się powie, nie wiem, Katarzyno, to zaczynają się już niepotrzebne problemy. Trzeba być bardzo czujnym i to mnie nauczyło i tak szczerze powiedziawszy, zawsze jak sobie rozmawiam z kimkolwiek, mówię, idź na rok do żeńskiej siatkówki, nauczysz się tak dużo, przede wszystkim kontrolowania siebie. I jeszcze na koniec, bo taki jest dla mnie wątek tutaj poruszony, może który go gdzieś rozwiniemy dalej, o wdzięczności zawodniczek czy zawodników. My jakby po tej jednej stronie ekranu z Tomkiem, my musimy się też nauczyć tego, że jedziemy na trochę innym wózku niż Kuba ze swoimi zawodniczkami, czy Kuba Michalak, z którym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu ze swoimi zawodnikami. Zawodnik wsiada na ten sam statek z menadżerem i płynie przez kilka dobrych lat. I ta wdzięczność wraca i też wracają większe żale czasami o jakiś nieunany kontrakt. Natomiast my, trenerzy, jesteśmy tylko etapami. Czasami jesteśmy z kimś sezon, a czasami jesteśmy 5 lat, ale zwykle jest ten okres bardzo krótki i my na pewno nie dostajemy tyle samo wdzięczności, czy to od facetów, czy od kobiet. Panowie, żeby była jasność, jakby jest to udowodnione i to bezsprzecznie, że każdy ludzki zarodek nowy jest zawsze tylko i wyłącznie żeński. To w toku jakby dojrzewania zarodka, on dopiero otrzymując zastrzyk testosteronu, tam z hormonów, z wykształcających się komórek, zamienia się w zarodek męski. W związku z tym wszyscy jesteśmy na początku kobietami. W związku z tym te różnice biorą się z biochemicznych, biologicznych i chemicznych elementów, tak? I kończą się tym właśnie, że mamy faceci jakieś pudełka, czy widzenie peryferyjne, kobiety mają lepsze, faceci mają widzenie tunelowe, sposób widzenia w związku z tym i analizowania tego, co widzimy i słyszymy, jest też inny. Wysokość tonu, my jesteśmy głusi na pewne typy rzeczy. Kobiety z kolei być może nie dostrzegą tak dobrze szczegółów jak my, ale zapamiętają ogólne wrażenie, jakie to sprawiało. I to są po prostu fakty, które sprawiają, że w związkach damsko-męskich możemy się uzupełniać i chyba to koniec końców o to chodzi. Kuba, ja chciałem zapytać, wybacz, że tak trochę przewrotnie, ale zaraz się wytłumaczę, czy ty się czujesz po tych wielu latach pracy z kobietami bardziej kobietą czy mężczyzną? Ale oczywiście w tym kontekście, czy twoje myślenie po tak dużej dawce i ilości przebywania z kobietami i uczenia się ich myślenia i rozumowania, odpowiadania na te potrzeby sprawia, że ty jeszcze bardziej je rozumiesz, czy jeszcze mniej je rozumiesz? Myślę, że zaczynam rozumieć coraz bardziej. Przede wszystkim dla mnie siatkówka męska i żeńska to są dwa różne sporty. Totalnie, w każdej sytuacji. I niektórzy lubią siłę i dynamikę męską. Ja bardziej lubię żeńską, dłuższe wymiany i technikę żeńską. Chyba nawet do tego stopnia, panowie, przepraszam, że ja męskie siatkówki rzadko oglądam, bo dla mnie ona jest zbyt szybka i zbyt mocna po prostu. Ja jestem zwolennikiem, znaczy uważam, że męska siatka powinna być podniesiona wyżej. Byłoby dużo, dużo ciekawiej. Ale wracając do pytania, z tymi kobietami jest tak, że pracuje się z nimi bardzo dobrze, ale ciężko się z nimi rozstaje. W każdym stopniu. I one też ciężko znoszą rozstania, że tak powiem. I czasami to są rozstania, to są bardzo ważne rzeczy, rozstania z klubami, czasami rozstania z agentami, czasami rozstania z reprezentacją, czasami rozstania z trenerami. I tu jest ciągła praca od samego początku, do samego końca tak naprawdę. I praca nad znalezieniem klubu, nad tłumaczeniem. My pracujemy w ten sposób, że my staramy się znaleźć jak największe spektrum możliwości. Potem próbujemy na ten temat rozmawiać z zawodniczkami, czego możemy oczekiwać, czego ona się może tam spodziewać, jakich problemów się możemy spodziewać i jakie konsekwencje z tego mogą wyniknąć na przyszłość. Oczywiście, jeżeli zawodniczka chce, przekazujemy swoją rekomendację, ale nikt z nas, przynajmniej w naszej firmie, nigdy nie pozwoli sobie na to, żeby jakkolwiek zawodniczce wskazać drogę, w którą ona ma iść.
nawet jeżeli to wiemy, że to jest błąd i mówimy wielokrotnie, że naszym zdaniem jest to błąd, jeżeli ona chce ten błąd popełnić, to ona się musi nauczyć także życiowo, że błędy się popełnia. Więc jakby pracujemy od samego początku do samego końca, czyli znowu do tych rozstań. I jest to taka trochę huśtawka emocjonalna, taka sinusoida. I oczywiście raz jest dobrze, raz jest źle. Śmiejemy się, że dla agentów jest najgorzej, jak zawodniczki jadą na reprezentację. Ponieważ co tam się wyprawia, co tam się za rzeczy opowiadają dziewczyny, czasami chcąc się jedna przed drugą pochwalić, co nie w klubie, jak finanse i która ma lepiej z agentem. Oczywiście większość tych rzeczy nie ma pokrycia z rzeczywistością, one są tak przekłamywane jedna po drugiej, pewnie też niechcący, ale to idzie trochę na zasadzie głuchego telefonu, że potem na końcu wychodzi zupełnie co innego. I wtedy jest jakby najtrudniejszy czas dla nas. Potem już jest dużo łatwiej. Ale no praca tych dziewczyn i to jest praca jak dwutorowa. Wielokrotnie jest praca polegająca na pracy w klubie i w reprezentacji, ale umówmy się, większość zawodniczek nie gra w reprezentacji. I tutaj zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, myślę, że wszyscy powinniśmy się zastanowić, jak te zawodniczki jest jakby oderwana od tej siatkówki, od tego celu bycia razem w grupie. No, pewnie odnośnie problemów to jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Tak jest. Troszeczkę cię na moment zgubiliśmy, Kuba. O, już teraz wróciłeś, także jest w porządku. Dzięki za to. Myślę, że tak, że temat wyzwań, problemów zdecydowanie do poruszenia. Ja mam kolejne 26 pytań, panowie, ale chciałbym też, żebyście wyczuli się współgospodarzami. Także zapraszam, jeżeli refleksja, pytania lub propozycje kolejnego tematu, to śmiało. Prosimy też was również, drodzy widzowie, o zadawanie pytań, komentowanie. To pozwolicie, że wykorzystam tę sekundkę za waszego zawahania i spojrzę tylko jeszcze. Tamara napisała, kobieta czyta gesty i że każdy trener żeńskiej drużyny powinien mieć tłumacza. I to nie jest żart, tłumacza żeńskich emocji. I zastanawiałem się, jak sobie czytałem ten komentarz, jaka rola w zespole mogłaby spełnić taką funkcję. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to fizjoterapeuta, bo te słynne leżenie na stole i kojarzy się z filmowym pójściem do baru i opowiadaniem wszystkich swoich historii barmanom. A słyszałem też, że na fizjoterapeutycznych stołach późno w nocy, po meczach czy po treningach, na wyjazdach też się dużo rzeczy dzieje i opowiada, więc to pierwsza rola w zespole, która mi się skojarzyła z takim powiernikiem i tłumaczem. No i pytanie, czy ewentualnie również wsparcie psychologiczne mogłoby taką rolę odgrywać. Dzięki, Tamara, za twój głos. Witamy przy okazji też Jarku. Okej, okay. Grzegorz nie może mnie oglądać i Bartłomiej też pisze, kobiety są z panią obserwatorami, genialnie wyczuwają emocje. Myślę, że możemy się z tym zgodzić. Panowie, Oskar, Tomasz, macie coś, czy ja wam zadawać pytania? Nie mam pytania, ale jeżeli Tomek, dawaj śmiało, bo zachowajmy kolejność. Tak jest. Tutaj myślę, że nie ma co powielać tego, co mówił Kuba, bo to się absolutnie w tym zgadza. Natomiast jeżeli chodzi o różnice czysto techniczne czy siatkarskie, no to ja uważam, że siatkówka jest o wiele bardziej, żeńska jest o wiele bardziej techniczna niż męska, ponieważ u mężczyzn wiele rzeczy, wiele braków technicznych można przykryć siłą, szybkością, wyskokiem. U kobiet to jest właśnie dlatego bardzo interesujące i ostatnio też wyczytałem w wywiadzie, że i to, z tym się zgadzam, że ciężko jest znaleźć drużynę męską, która gra w innym stylu. Mężczyźni grają bardzo podobnie. A u kobiet jednak nawet obserwując czy analizując grę, no to Azjatki czy zespoły azjatyckie grają troszkę inaczej, Brazyliki inaczej, drużyny europejskie grają jeszcze inaczej. I to jest na przykład dla mnie bardzo ciekawe. Ja osobiście uwielbiam obserwować mecze na najwyższym poziomie, czy Ligę Mistrzów, czy turnieje międzynarodowe. Ale też zauważam taką tendencję, że jednak kobieca siatkówka troszkę podąża za męską. I mam taki cykl czteroletni, to znaczy, że co mężczyźni grają na jednej olimpiadzie, czy na przykład tempo ataku, czy tempo rozegrania, za 4 lata w jakimś tam stopniu grają kobiety. Dla mnie to jest interesujące, na przykład obserwacja zmiany tempa środkowej, czy pipa, korelacji, stref i tak właśnie zauważam, że
To jest taki czteroletni cykl i dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, ale też uważam, że u kobiet jest jeszcze bardzo dużo potencjału, który można wykorzystać w pracy, w zmianach, zmiany systemu gry i to jest niezwykle interesujące. Myślę, że u mężczyzn, nie wiem, czy się Oskar zgodzisz, czy Kuba też się zgodzicie, ale kurczę, chyba ciężej będzie teraz wynaleźć nagle coś nowego, tak, i zaskoczyć. No, może ktoś coś znajdzie, ale jednak ta siatkówka męska na najwyższym poziomie, ona jest bardzo zbliżona i bardziej oparta jest o jakby predyspozycje drużyny czy indywidualne cechy. Natomiast no, żeńska siatkówka pod tym względem technicznym dla mnie jest niezwykle interesująca. Czy ja mogę powiedziałeś o warunkach fizycznych. To myślę, że to jest klucz wszystkiego, że te warunki fizyczne u kobiet zaczynają być bardzo podobne do tych męskich. Bo zaczynamy mieć dziewczyny, które nie tylko już mierzą powyżej 2 metrów na skrzydłach, kiedyś były to tylko środkowe, kiedyś na skrzydłach dziewczyny 1,80 m doskonale sobie radziły, a teraz zaczynamy mieć dziewczyny po 2 metry albo fizycznie utalentowane w taki sposób jak na przykład Egonu, która potrafi złapać 3,40 w ataku, czy jak nie jeden facet. I to myślę, że tutaj ta zmiana idzie w stronę męską i faktycznie ktoś mi kiedyś powiedział, któryś chyba nawet Oskar, jak rozmawialiśmy, że reprezentacja Chin idzie już w bardzo męską siatkówkę, tak? że grają już bardzo męską grę i to jest i pewnie to idzie w tą stronę. No. I tak to będzie, za chwilę znajdziemy kombinacje u kobiet takie, które znaleźliśmy u facetów. Czekam tylko, kiedy faceci zaczną grać fasta więcej. To już było. Ja miałem operację później, także odradzam. Jeszcze Radek, nawiązując do twojego pytania i twojej wypowiedzi dotyczącej temu, komu ufać, ja myślę, że tutaj w Polsce nam brakuje jeszcze pozycji dyrektora sportowego, który powinien być taką osobą filtrującą pomiędzy prezesami a trenerami, odpowiadającą, nadzorującą te rzeczy sportowe. Ja bym tutaj widział w tej roli były zawodniczki, moim zdaniem, które grały i które potrafią spojrzeć z boku na to, co się dzieje na boisku i porozmawiać z tą zawodniczką, bo niejednokrotnie to przeżywały. I myślę, że dość dobrą rolę na przykład spełnia Kasia Sielicka w ŁKS-ie. To jest taka rola dziewczyny, która po pierwsze grała, po drugie nikt jej nie wciśnie czegoś, czego ona nie chce, bo ona potrafi ocenić to, czy tego potrzebuje zespół, czy nie. Więc niejako prezes nie musi się znać na siatkówce, wybierając, podpisując kontrakt i brać odpowiedzialność na to, kogo bierze, ale też potrafi na co dzień być na treningu i porozmawiać z tym dziewczyną i powiedzieć, słuchaj, spróbuj tak, zobaczmy. No, to jest moim zdaniem taka osoba, która powinna być. Bardzo ciekawe. Chciałem zapytać, bo spotkałem się z taką opinią na temat właśnie rozwoju zawodniczek. Powiedzmy z twojego punktu widzenia, jak to wygląda, bo zobacz, na przykład NCAA to jest całkiem fajny poziom rozgrywek, prawda, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast opinia, którą się spotkałem, którą gdzieś po części zacząłem sam rozumieć, to jest to, że tym zawodniczkom w Stanach Zjednoczonych właśnie brakuje opieki takich, czy bycia z takimi zawodniczkami bardziej doświadczonymi, które mogą wskazać drogę, które właśnie mogą wytłumaczyć pewne rzeczy. I jak to wygląda z twojej strony? Czy rzeczywiście tak jest, że w rozwoju takich zawodniczek ważne jest to, żeby one również miały kontakt z tymi bardziej doświadczonymi zawodniczkami, czy jednak taki przykład NCAA twoim zdaniem wystarcza? Dla mnie to mnie bardzo ciekawi. Jak to wygląda z punktu widzenia rozwoju zawodniczki w twojej opinii, proszę powiedzmy. Ja uważam, że podział w zespole na bardziej doświadczone i mniej doświadczone to jest idealna sprawa, ponieważ te młodsze powinny czerpać z przykładów, a już nie tylko siatkarskich, ale też ludzkich i z zachowania, bo te dziewczyny jednak trochę więcej przeżyły. Co do NCAA, to jest bardzo siłowa siatkówka, bardzo prosta, bardzo siłowa siatkówka. Moim zdaniem mająca mało wspólnego z taktyką jakąkolwiek. My akurat pracujemy bardzo dużo z dziewczynami, które ściągamy do Europy i wiemy z doświadczenia, że Amerykanka przychodząca po raz pierwszy do Europy będzie miała problem. Będzie miała problem polegający na tym, że będzie jej trudno zrozumieć taktykę inną europejską. Ona fizycznie może być skoczkiem, może być bardzo mocna, ale taktycznie w obronie, w bloku będzie popełniać błędy, które pewnie wymagają dłuższego czasu, żeby tą dziewczynę, że tak powiem, ociosać, tak? I zazwyczaj dla tych Amerykanek drugi rok jest taki już lepszy.
Już w ogóle zapomnijmy o środkowych, które w Stanach Zjednoczonych nie zagrywają, zanim wchodzą libero do drugiej linii, one zagrywają, więc wielokrotnie spotkaliśmy się ze środkową, która przychodziła do Europy i stanowała na zagrywce i nie potrafiła zagrywać i ona mówi, że ona nie musiała zagrywać tam w Stanach Zjednoczonych. No i zaczynasz pracę od początku, tak? Więc to jest, myślę, różnica i na pewno musisz mieć doświadczone zawodniczki, musisz mieć trenera, który je poprowadzi i powie, słuchaj, tutaj musimy robić tak, tu pracujemy nad taktyką, tu taktyka w bloku, tu taktyka w obronie, bo część z nich nie ma o tym zielonego pojęcia, ale też zawodniczki do im bardziej dojrzałe, no powinny im wskazywać tą drogę także młodszy. No, problem w tym, że niejednokrotnie młodsze zawodniczki nie chcą tego słuchać. I to jest problem, jeżeli młodsza zawodniczka uważa, że wie więcej, może być zdolniejsza niż ta, której to mówi, jednak ta, która mówi, zagrała set meczów i tysiące treningów i doświadczenie to jest jednak ważna rzecz i ja tutaj bardzo polecam korzystać z doświadczenia, patrzeć, szukać i próbować wypracować sobie swoją rolę, wyciągać rzeczy dobre i złe, z dobrych korzystać, a złych próbować się nie uczyć i wiedzieć, że to jest złe i że tak nie chcemy robić. Dodać, bo to nie, jeśli chodzi o przejście, ja to nazywam Ameryki Północnej, do przyjazd Ameryki Północnej do Europy, to nie jest tylko problem żeńskiej siatkówki. Wczoraj dosłownie rozmawiałem też na temat mojego Kanadyjczyka z mojego poprzedniego sezonu i to też był, możemy śmiało nazwać, nietrafiony transfer. I ja go broniłem w ten sposób, że wszyscy przyjeżdżający czy to z Ameryki, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady, ten pierwszy rok potrzebują na adaptację do przejścia do tego wszystkiego, do tego nowego europejskiego świata i europejskiej siatkówki. Oni są wszyscy świetnie wyszkoleni technicznie, piękne najście, ale na samym końcu w Europie się gra całkowicie inaczej i później ten rok adaptacyjny jest niezwykle potrzebny, na który często nie mają czasu. Ja się z wami zgodzę też z tym, że męska siatkówka, z Kubą zwłaszcza się zgodzę, że ja już też coraz bardziej zaczynam dostrzegać piękno żeńskiej siatkówki pod tym kątem, że dużo bardziej odgrywa rolę tam technika i to jako taki przerywnik, jako anegdotkę powiem, że dosłownie tutaj opowiadałem już o webinarze z Bernardino ostatnim czasy i tam on w pewnym momencie wplótł taki dialog z Stelianem Okulesku, kiedy on przyjechał z Brazylią na sparingi do drużyny niemieckiej, bodajże tam do Berlina i Mukulesku powiedział, ale twoje treningi wyglądają jak żeńskie. Bardzo dużo robicie techniki tak jak kobiety. On mówi tak, bo kobieta, technika jest podstawą wszystkiego, a później dopiero przenosimy to na męskie wzorce. Także wiele pięknego jest w żeńskiej siatkówce i tej techniki, ale Jakuba, mam do ciebie takie pytanie, bo powiedziałeś, co potrafię doskonale zrozumieć, że w momencie, kiedy zawodniczki trafiają, przyjeżdżają na kadrę, to jest dla was zaczynają się problemy, ale też myślę, że jakby docelowo i biznesowo i jakby chodzi o rozwój kariery, waszym celem jest, żeby ta zawodniczka trafiła do tej reprezentacji, bo z punktu biznesowego wam jest dużo łatwiej podpisać dla niej lepszy kontrakt na przyszłość. To teraz jak wygląda współpraca na linii menadżer, zawodniczka, tak, jeżeli ty wiesz, że zawodniczka ma szansę trafić do tej kadry za 4 lata i dziś dostaje ofertę dużo lepszą od klubu, który ją niestety zgasi na 2 lata, a łatwiej jest pójść, zrobić powiedzmy mniejszy krok za mniejsze pieniądze, co tobie się może też nie opłacać, ale w perspektywie czasu ta matematyka będzie dużo korzystniejsza, jeśli zrobi słabszy krok. Już odpowiadam. Tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą część twojej wypowiedzi, to się trochę nie zrozumieliśmy, bo ja trochę zażartowałem, że wyjazd na reprezentację jest dla nas problemem. Tylko takim problemem, że one po prostu, dziewczyny, wszystkie ze sobą rozmawiają. Potem z tego wychodzą problemy organizacyjne, zupełnie przekładające się na inne rzeczy i różnego rodzaju pogłoski i domysły, że coś jest nie tak, a mój agent lepszy, a twój gorszy, a mój mi załatwił to, a twój tamto. Tylko to miałem na myśli. Zrozumieliśmy się, ale tak jakby chciałem przekuć te słowa w moje pytanie. Naszym celem jest, żeby jak najwięcej zawodniczek grało w reprezentacji. Zawsze tak będzie.
mimo że czasami są ludzie, którzy mówią, że tak nie jest, no to jest absolutna nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że jest to dla nas najlepsza forma pokazywania tych zawodników. Tak? Umówmy się, że akurat nasza polska liga nie jest najmocniejszą ligą w Europie, jeżeli chodzi o kobiety. W europejskich pucharach ważnych, to znaczy w Lidze Mistrzyń grają obecnie dwa zespoły, z czego połowa jest Polek. Na świecie naprawdę ogląda się rozgrywki międzynarodowe, Ligę Mistrzów i Ligę Włoską. To ogląda się na świecie. Jeżeli ktoś jest bardzo, ma dużo czasu i chce pooglądać coś innego, to dopiero resztę. Więc dla nas wyjazd dla zawodniczki jest przede wszystkim ekspozycją. Ekspozycją do tego, żeby ona się pokazała, żeby pokazała swoje umiejętności, żeby zobaczyła właśnie to, co mówiłeś, co mówiliście o innych stylach gry, żeby pojechała, zagrała z Chinkami, z Japonkami, także żeby zobaczyła, że są czasami lepsze od niej zawodniczki, do czego może dążyć albo kogo może spotkać na swojej drodze. I ta ekspozycja jest ważna, ale trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że zawodniczka pracuje w klubie. Zawodniczka pracuje w klubie i jej dochód, ona się utrzymuje się z tego, co jest w klubie. To jest jakby jej praca numer jeden. Wyjazd na reprezentację jest rzeczą bardzo ważną, także dla reprezentowania kraju i tego wszystkiego. I trzeba pamiętać, żeby przede wszystkim o jej zdrowiu. Znam takie przykłady zawodnicze, które przez 11, czasami 12 lat potrafiły zagrać non-stop klub, reprezentacja, praktycznie bez żadnej przerwy. Myślę, że nie można do tego dopuścić, bo po prostu te dziewczyny zajedziemy, one będą miały kontuzję i za chwilę to, co wypracowaliśmy w ciągu 2-3 lat, zginie. Więc trzeba znaleźć, ja tutaj kolega Dąbrowski będzie się śmiał, powiem, że trzeba znaleźć taki balans, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby spojrzeć na dobro kraju, reprezentacji, zawodnika i wszystkiego dookoła, także klubu, bo jeżeli skontuzujemy zawodnika na kadrze, ponieważ nie miał on od 5 lat przerwy, no to będzie miało to konsekwencje dla wszystkich w przyszłości, tak? Więc to ta gra na kadrze jest najważniejsza i teraz oczywiście to jest trochę nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, my jesteśmy odpowiedzialni za przedstawienie różnych opcji. Panowie mi wisicie, nie wiem czy okej. Jesteśmy. Różnych opcji, potem ostateczna decyzja należy do zawodnika. No, czasami tak jest, że wiemy, że ten zawodnik się zatrzyma, ale Oskar, jeżeli zawodnik tego chce i przede wszystkim kobieta czegoś chce, to nie jesteś w stanie tego powstrzymać. I miałem kiedyś taką sytuację z moją zawodniczką, z którą rozmawialiśmy, naprawdę wiele zespołów ją chciało i ona wybrała zespół, w którym ja powiedziałem, słuchaj, no tu będzie problem z graniem i to są bardzo wysokie progi, zastanówmy się, bo będziemy mieli konsekwencje tego po roku. Jeżeli nie będziesz grać, to po roku może być problem. Ona mi na to powiedziała, słuchaj, jeżeli ja nie skorzystam z tej opcji teraz, to będę do końca życia sobie zarzucała, że tego nie zrobiłem. Nie masz na to argumentów, żadnych. Ponieważ jeżeli skierujesz ją na inne tory i coś tam nie wyjdzie, no to ona przyjdzie do ciebie i powie, a ty powiedziałeś mi, że powinnam tam iść, a jednak ja miałam rację. Więc oczywiście my rozmawiamy, staramy się to wszystko kierować, rozwijać. Też jestem zwolennikiem jak największym małych kroczków, żeby iść tak jak to robiła Asia Wołosz, tak jak to robiła Kasia Skorupa, tak jak to robi Malwina. No bo to jest o to chodzi. My dojdziemy w końcu do tych dużych pieniędzy, jeżeli zawodniczka jest dobra, tylko trzeba to zrobić, trzeba na ten temat myśleć i przewidywać kroki i mieć świadomość, że czasami może nam się noga powinąć. Może nam się noga powinąć w różny sposób, chociażby doznać kontuzji. I nic nam to nie poradzimy. Możemy wyjechać do świetnego klubu, doznać kontuzji, zerwać więzadło krzyżowe, jest po nas. Tak? I teraz po sezonie szukamy klubu, szukamy rehabilitacji i zjeżdżamy z dwa poziomy niżej. No, czasami nie mamy na to rady, ale jesteśmy zwolennikiem robienia małych kroków i tego, żeby jednak się eksponować. Eksponować się w jak najlepszych miejscach. I tego, żeby zawodniczka grała. Ale powtarzam, jeżeli zawodniczka wyraża chęć i uważa co innego, no to nie jesteśmy w stanie ją
nie pracujemy w ten sposób, żeby kogokolwiek do czegoś zmusić. Jeżeli pozwolicie, pojawiło się pytanie czy komentarz, to wrzucimy je teraz na tablicę. Ja mam kolejne pytanie, które bym sobie chciał pozwolić zadać, ale też panowie trzymajcie swoje w pogotowiu. Tomasz pyta, jakie możliwości ma środowisko menedżerów, aby wpływać na zmniejszenie obciążenia meczami kadrowiczów, kadrowiczek? Czy FIVB bierze ten głos pod uwagę? Żadnego. Okej, okay, krótko na temat. Słowa. Nikt tego nie bierze pod uwagę. Mhm. Nikt tego nie bierze pod uwagę, jeżeli dany zawodnik nie wymusi tego w jakiś sposób, no to, bo to on musi, to on, czy ona musi wymusić, to nikt nie ma do wpływu. Zawsze każdy będzie zawodnika cisnął, żeby on grał. Im lepszy jest, tym będzie go bardziej cisnął. Im mniejsze ma kontuzje, tym te kontuzje będą pokazywane jako mniejsze. Naprawdę takie sytuacje, chyba jedna z nich była we Włoszech. I to nawet nie z kobietą, tylko wtedy było jak Murillo grał we Włoszech. Była taka sytuacja, że wtedy się bardzo dobrze trzymaliśmy z nimi, z jego żoną, że w klubie zrobili mu USG, powiedzieli, że są 2 mm, a były 2 cm. Że może wrócić za tydzień, a powinien wrócić za półtora miesiąca. I do tego nie można dopuścić. Dziewczyny, im są starsze, znają bardziej swoje ciało i wiedzą, ile mogą. I jeżeli zawodniczka 30-letnia mówi, że nie może i że to już jest za dużo, to ja akurat na miejscu trenera bym tutaj brał to pod uwagę. Taka kiedyś sympatyczna, ciekawa historia była, jak moja żona grała w Chinach z Karoliną Costa Grande, to dziewczyny przygotowały się tam technicznie, aczkolwiek te Chinki prowadziły zupełnie inną siłownię, no i o dziewczynom mówiło się z Jenny Lang Ping, że będą tą siłownię robiły same. Więc jedna się skontaktowała bodajże z Krystyną Weroną, druga z Talia Dzukim i robiły same to, co trenerzy im przygotowali. I pamiętam, co jakiś czas Karolina miała bardzo trudne początki, co jakiś czas Jenny Lang Ping, która wiedziała, że no nie jest w optymalnej formie, a jest to z połowa sezonu, podchodziła do niej i mówi: słuchaj Karolina, kiedy będziesz gotowa? A Karolina mówiła: obecnie jestem na 60%, za 2 tygodnie już będę gotowa, żeby zagrać cały mecz. Ja mówię: okej, okay, no, może ma rację, ale coś mi się nie chciało wierzyć. Za 2 tygodnie przyszło mi: no i jak? No, no już 80, mówi, na playoffy będzie 100%. Na playoffy, w playoffach Karolina robiła po 30 punktów w każdym meczu, po prostu była przygotowana niesamowicie. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby słuchać zawodniczek też, oczywiście i nie podchodzić do tego jako uników przed treningami, tylko żeby współpracować i rozmawiać na ten temat, bo to jest ich ciało. Myślę, że to dotyczy się wszystkich zawodniczek, zarówno tych doświadczonych, jak i tych dopiero wchodzących w profesjonalny sport. Bardziej chodzi nie o intencje, tylko o znajomość swojego ciała. Nie. Myślę, że im bardziej doświadczona, im starsza zawodniczka, tym znajomość ciała i świadomość tego jest większa, na pewno. Tak? Mhm. Czyli trzeba jakoś to rozróżnić, tak? Tak. Rozgraniczyć. Właśnie to jakby są dwa odmienne bieguny, że zawodniczki doświadczone bardzo uważają, bo wiedzą, co się może wydarzyć, a zawodniczki niedoświadczone, młode, idą na ostro, nie wiedząc, co się może wydarzyć. Okej, okay, czyli bardziej chodzi o to, żeby słuchać jednych, żeby spowalniać, znaczy no, żeby je chronić, a drugich, żeby je chronić, żeby się nie przepaliły, a drugie, żeby... Sobie nie zrobiły krzywdy, tak. Żeby tak, przy... tak. Same mhm. sobie nie zrobiły krzywdy. Okej, okay, w porządku. Dzięki. Pozwólcie jeszcze komentarz od Piotra Pajdy. Witaj Piotrze. Jeżeli chodzi o obszar zarządzania klubem oraz zarządzania relacjami, to moim zdaniem istotna jest obecność zewnętrznego standardu, albo jak to woli spojrzenia, inaczej jakikolwiek rozwój każdego obszaru będzie mocno ograniczony. Były zawodnik przez długi czas patrzy na sprawę oczami zawodnika. By spiąć wszystkie ogniwa i czynić biznes wydajnym, nie możemy się ograniczać i utrwalać horyzontu zawodniczego spoglądania na wszystko. To chyba jest komentarz odnośnie tej funkcji dyrektora sportowego i umieszczania na nich byłych zawodników. Wasz komentarz, panowie? Dla mnie to zależy od poziomu zawodnika. To nie jest kwestia tak, że każdy zawodnik patrzy tylko przez pryzmat swojego doświadczenia zawodniczego. Też się zgodzę z tym, co mówił Kuba, że jednak doświadczeni zawodnicy mają wiele większe doświadczenie. W związku z tym są też w stanie lepiej ocenić między innymi swoje ciało, ale też bardziej patrzę
Znam też takie kilka przykładów zawodników, którzy będąc bardzo doświadczeni, właśnie patrzyli tylko pod swoim kątem, nie mieli tego szerokiego spojrzenia, więc ja patrzę, ja uważam, że trzeba podejść do tego na pewno indywidualnie. Natomiast to ważniejsze są predyspozycje do danej funkcji. Jeżeli jakiś sportowiec ma swoje doświadczenie, do tego predyspozycje do bycia, na przykład tak jak Kuba mówi, dyrektorem sportowym, to się świetnie w tym sprawdzi. Ale no, jeżeli ktoś ma swoje doświadczenie sportowe, a nie ma predyspozycji, nie rozumie tego, nie czuje tego, to się nie sprawdzi, choćby miał 20 medali mistrzostw świata. No, tak jest, wydaje mi się, z wszystkim w życiu. Tak samo z trenerami. No, są trenerzy, którzy jakby mają do tego predyspozycję i czują to i są świetnymi trenerami, a inni czują to mniej. I to jest cała, wydaje mi się, filozofia. Natomiast zgodzę się z Kubą, że warto słuchać tych zwłaszcza doświadczonych zawodników, bo rolą trenera, no, trzeba zrozumieć, że niektórzy, nie zawsze zawodnicy podchodzą cały tydzień na 100% do treningów, tak? On czasami da poniedziałek, nie wiem, 70, wtorek może 80, środa, czwartek dociśnie do 100, żeby na przykład na 110% być gotowym podczas meczu. I wydaje mi się, że chyba w takim zawodowym sporcie dla zawodnika doświadczonego to najważniejsze mimo wszystko jest mecz. Inaczej może to wyglądać z zawodniczką czy zawodnikiem młodym, gdzie jednak no, też potrzebny jest jakiś rozwój, więc jednak większego procentowo zaangażowania wymaga się od zawodnika młodszego, tak? No bo ciężko wyobrazić sobie zawodnika, który, no, czy zawodniczkę, która jest czwartą przyjmującą, ma 19 lat i żeby ona wybierała sobie, że dzisiaj na przykład podejdę na 60% bez jakiegoś ważnego naprawdę powodu, bo jeżeli jest jakiś ważny powód, to nawet lepiej, żeby ona nie trenowała. Ale jeżeli nie ma, to jednak no, trzeba troszkę pracować nad tymi młodymi zawodniczkami. To też taka ciekawostka odnośnie doświadczenia. Trener Davide Mazzanti, trener reprezentacji Włoch, z którym ostatnio rozmawiałem i udało nam się porozmawiać nawet całą noc, powiedział mi, już nie sam nie wiedziałem, że on od czasu do czasu bierze Kasię Skorupę, z którą współpracował i zdobywał mistrzostwo Włoch w Casal Maggiore i nakazuje swoim młodym rozgrywającym z reprezentacji z nią rozmawiać, żeby one wyciągały z niej jak najwięcej informacji, bo mówi, że mało jest takich dziewczyn, które potrafią w taki sposób wprowadzić grę i mają takie schematy, albo inaczej, nie mają takich schematów rozegrania i że w ich głowie powstają takie pomysły, które innym nie przychodzą do głowy i on im nakazuje rozmowę i prosi o to i ba, Kasia z tego co wiem została zaproszona do współpracy z nim w reprezentacji Włoch również. I to jest taka sytuacja ważna, żeby korzystać z takich ludzi. Mamy też takie zawodniczki, z których, które mogą to robić i korzystajmy z doświadczenia, bo mamy doświadczone dziewczyny, które zdobywały wielkie rzeczy w swojej karierze i o nich zapomnieliśmy totalnie. To ja mogę dodać od siebie, jakby, że siłą trenera jest zrozumienie tego, że nie musi udawać mądrzejszego niż jest. I ja to zawsze powtarzam, że czasami ja mam wątpliwości do tego, by porozmawiać ze swoim zawodnikiem, zwłaszcza, że nie grałem, więc nie będę udawał, albo jak nie jest, mam wątpliwości, to po prostu nie będę w to brnął. I to, co powiedziałeś, ja wczoraj, dosłownie wczoraj miałem rozmowę pomiędzy Benem Toniutim a dwoma moimi rozgrywającymi i środkowym z Danielem Plińskim. I uważam, że to były kapitalne rozmowy, które mogą o wiele więcej wnieść dla zawodników, dla moich zawodników, niż czyste trenerskie rozmowy. To były bardzo merytoryczne i Davide Mazzanti miał rację, bo ten ktoś z boiska, ktoś doświadczony wie na pewno dużo więcej, widzi dużo więcej niż trener z boku. Co do... Czy my w takim razie nie doceniamy tego, kogo mamy? Mówię o zawodnikach, zawodniczkach. Oczywiście generalizuję teraz. Czy ta stara szkoła właśnie, a nowa szkoła nie sprawia przez to, że tak, no, że tracimy możliwości zdobycia informacji i wiedzy, które coś tam są ukryte. To tak a propos też. No, tak. Ja bym chciał już uzupełnić i to się pokryje z twoim pytaniem, to co powiedział Tomek, że to jest, i to pytania pana Piotra Pajdy, że to jest umiejętność już tego szefa na samej górze, taka HR-owska, bo my mamy przykłady w męskiej siatkówce, jakby że Miguel Angel Falasca świętej pamięci czy Stefan Antiga wchodzą zaraz po karierze zawodniczej i prowadzą bardzo dobrą karierę trenerską. Wiadomo, że ze zlotami i upadkami, ale są też te negatywne i myślę, że czytaliśmy tę samą książkę z Tomkiem, Tomek też ma to w głowie, że jest takie powiedzenie, że najlepszy programista na świecie wcale nie musi być dobrym nauczycielem. On po prostu siada i klepie
kody i będzie uznawany za top of the top, ale jeżeli on nie ma predyspozycji, umiejętności i przede wszystkim tego nie czuje, to po prostu tego nie zrobi dobrze, nawet jeżeli on to wie. I tutaj to, co powiedziałeś, Radku, to jest ta sztuka wyławiania tych perełek, bo być może nie chcę rzucać nazwiskami, żeby się ktoś nie poczuł urażony, ale nawet najlepsza zawodniczka, najlepsza rozgrywająca na świecie, ona nie będzie potrafiła sprzedać swoich umiejętności, ona tego nie będzie czuła. To jest ta HR-owska umiejętność znalezienia odpowiednich ludzi, którzy chcą się z tym dzielić i potrafią to robić. I uważam, HR, że... czyli umiejętność zarządzania kadrami, tak? Jakby rozwijając tak, proces. Tak nazywam, ja się też na tym do końca nie znam, ale czasami da się wyczuć, że ja nie wiem, z Benem Toniutim pracowałem w wieku, jak on miał 26 lat w pierwszym roku i po 3 tygodniach wiedziałem, że on kiedyś będzie doskonałym trenerem. To się czuje, to się widzi, że to jest chłopak, który oprócz tego, że gra świetnie siatkówkę, to gdzieś dalej myśli o tym, żeby być trenerem, bo ma do tego predyspozycję. I to na każdym kroku. Tak samo zawodniczki mogą nie czuć być trenerami, ale w formie mentoringu mogą się doskonale sprawdzać. I tutaj mogę tak jakby użyć takich już wielkich przykładów, ale zobaczmy, Guardiola pytał Velasco o porady dotyczące tego, jak zarządzać Leo Messi. To nie jest tak, że my się musimy mieć klapki na oczy i powiedzieć, bo ja wiem wszystko najwięcej. Czasami dwa zdania mogą ci otworzyć naprawdę wiele ścieżek do tego. Trzeba umieć odpowiednio odszukać ludzi, którzy ci w tym pomogą. Mamy ludzi, od których możemy wyciągać różne rzeczy. Oczywiście ja się zgadzam, że najlepsza zawodniczka na świecie być może nie będzie chciała albo nie będzie umiała przekazać informacji, chociażby dlatego, że może jej to przychodzi z taką łatwością i z tego, co wiem, ma to Karcz Kiralis, jest problem z Karczem w reprezentacji, ponieważ on ma czasami wątpliwości, że czegoś się nie da. I jeżeli jest na treningu i jakaś zawodniczka nie przyjmuje, w momencie zatrzymuje, mówi, ale o co chodzi? I to samo miała Langping zresztą. Mówi, dlaczego tego nie robisz? No, dziewczyna mówi, że to się nie da. No, mówi, dobrze, on staje na jej miejscu, to ja ci pokażę, że się da. No, i to robi 10 na 10, tak? Bo po prostu ma to w żyłach. Także no, są też takie osoby, ale mówię, żeby te osoby, dziewczyny, które są doświadczone, inteligentne, wykorzystywać na różnych polach organizacyjnych, właśnie jako dyrektorów sportowych, jako osoby doradzające prezesom, rozmawiających z młodymi trenerami. Mamy wielu młodych trenerów, widzę teraz, którzy nie mają doświadczenia, bo nie mają go skąd mieć. Więc żeby wspólnie to tworzyli. Tak jest. Wrzucę jeszcze jeden komentarz od Dominika. A propos trenowania obciążeń treningowych na hali, to najważniejsze jest odróżnić lesera odcinającego kupony od inteligentnego, szczerego zawodnika i również tu zatacza się koło zwane relacją, komunikacją, czyli jakby wydaje się, że to jest ważne, bo i wcześniej Tomasz i teraz Dominik poruszają temat, okej, okay, jak daleko posunąć się, jeżeli chodzi o zaufanie tego, że jeżeli nam zawodnik czy zawodniczka komunikuje jakąś rzecz, to na ile powinniśmy w ciemno brać tą informację i zawsze się jej słuchać, a na ile zrobić jakieś, kierować się własnymi przeczuciami. To, o czym rozmawiacie panowie, to są umiejętności miękkie. To nie ma żadnego dyplomu na to. I też jakby to nie jest tak, że albo się ma te umiejętności miękkie, albo nie. Te umiejętności miękkich, czy na przykład empatii, czy słuchania można się nauczyć. Natomiast jak daleko można się posunąć w zaufaniu do zawodnika, to znowu zależy, jakimi wartościami, zasadami tak kieruje się trener. Jak rozmawialiśmy na wcześniejszych webinarach, ja jestem bardzo daleki od wprowadzania zasad takich ograniczeń, ponieważ wiem, że w ograniczeniach ludzie nie funkcjonują, tylko ludzie właśnie stosują się do ograniczeń. Więc jak to zrobić? No to trzeba rozmawiać. To trzeba rozmawiać, słuchać i poznać drugą osobę i wtedy to już później są znowu umiejętności miękkie, na ile wyczuwasz tą osobę, na ile w stanie jesteś rozpoznać sygnały, które od niej płyną i ocenić, czy ten sygnał rzeczywiście jest prawdziwy, czy nie. Ja tylko wiem, że część zawodników, czy mówię bardziej o zawodnikach, nie przekazuje jakby informacji wprost, bo się albo nie umie, albo się po prostu nawet boi reakcji trenera i starają się coś przekazać między słowami. I właśnie dużą umiejętnością trenera jest posiadanie takich miękkich umiejętności, które pozwolą we właściwy sposób odczytać to wszystko. Więc no jak daleko można się psunąć? No tak daleko, dopóki jest to skuteczne w pracy z daną osobą. Ja tak to odbieram.
Natomiast tutaj Tomek, widzę, zadał takie pytanie, tylko co zrobić, jak się nie jest Kiralem i Pink? No, ja myślę, że Kiral i Pink są jedni na świecie i każda kopia ich będzie tylko kopią, nie oryginałem. Można się na nich wzorować, tak jak ja bardzo dużo wzorowałem się na czasie spędzonym z Kiralem w 2014 roku. Mhm. Ale jeżeli będę pracował w swój sposób, tylko będę ich naśladował, to nigdy to nie przyniesie, wydaje mi się, takiego efektu jak u nich. I tak to wydaje mi się, do tego trzeba podnieść. Bardzo dobra puenta i to też powiedziałeś teraz ty, Tomku, i powiedziałeś ty, Kuba, że mamy w lidze dużo niedoświadczonych trenerów, którzy nie mają się skąd czerpać tego doświadczenia, a to jest jedyna rzecz a propos kompetencji tych miękkich zwanych życiowymi, bardziej lubię to porównanie, która pozwoli nam to wypracować. Twoje, nie wiem, Kuba, już 12 lat pracy z kobietami, no, jesteś tu, gdzie jesteś też dzięki temu, że przebyłeś te wszystkie trudne momenty przede wszystkim, które sprawiły, że uczyłeś się na błędach. Oczywiście nawet najładniej opisane te wszystkie wyzwania w książce, czy opowiedziane przez dwie noce ciągiem i słuchanie ciebie da poczucie tego, że się wie więcej, ale czy w stresującej sytuacji uda się to zastosować? Prawdopodobnie trzeba tego wszystkiego doświadczyć samemu. W mniej drastycznej formie jako asystent lub członek sztabu, statystyk, scout i tak dalej, lub w bardziej rzucając się na głęboką wodę, tak jak wcześniej panowie mówiliście. Pójdź się na rok do zespołu żeńskiego, dowiesz się dużo o życiu. Ja oczywiście też się uczyłem, ja się cały czas uczę tego wszystkiego. Na początku było bardzo trudno, ale miałem mentorów i właśnie doświadczonych ludzi, których pytałem o zdanie, radziłem się i oni mi wskazywali to, co robię dobrze, ale także to, co robię źle. I teraz jest taki problem, że ja też spotykam się czasami z takim problemem, że bardzo trudno, albo może inaczej, niedobrze odbierane jest to, jeżeli młodemu zawodnikowi mówisz, że coś robi źle. I czy mówisz ty to mu, ty, czy ja, czy doświadczona zawodniczka, to spotyka się wielokrotnie z takim postawieniem się na zasadzie, że my wiemy lepiej, że my tutaj wszystko umiemy. Niestety trochę sami sobie na to zapracowaliśmy, bo ja jestem zwolennikiem, tak jak mówiliśmy, małych kroków i rozwoju. W pewnym momencie mieliśmy taki okres w polskiej siatkówce, że przełożyliśmy wszystko na młodych, na młode zawodniczki. U facetów chyba nie było takiej sytuacji. I powiedzieliśmy, że młode zawodniczki muszą grać, że młode zawodniczki są przyszłością. Zapomnieliśmy o pewnej części doświadczenia. A to nie jest takie proste wejść na najwyższy poziom i coś osiągnąć. Czasami to jest za dużo i czasami ci ludzie nie mają właśnie tego doświadczenia, nie mają skąd tego mieć. Ja kiedyś rozmawiałem z trenerem przygotowania fizycznego narciarzy alpejskich reprezentacji Polski. Powiedział mi taką bardzo ciekawą rzecz, że jesteśmy doskonali, mamy fenomenów w narciarstwie w kategorii juniorów, tylko problem polega na tym, że tych juniorów potem rzucamy od razu na seniorskie rywalizacje najważniejsze. Oni kończą na 50, 60, 70 miejscu, tracą zapał, tracą psychikę i wielokrotnie rezygnują albo się poddają. Więc trzeba wskazywać drogę i trzeba przejść tą drogę od początku do końca. Korzystając z tego. Oskar, masz coś, bo ja mam tylko pytanie do Kuby, ale ty jak masz coś, Oskar, to... Bo na przykład mówisz, masz coś, Oskar, czy mogę zapytać? Nie, ja mam jedną rzecz taką, ale to śmiało możesz iść. Oskar zapisuje, więc nie uleci. Śmiało, Tomku. Śmiało. Oskar, Kuba, powiedz mi właśnie, jak ty widzisz drogę przejścia z poziomu juniorskiego na poziom seniorski? Czego twoim zdaniem swojego doświadczenia brakuje juniorkom? Czego brakuje w szkoleniu, żeby taka juniorka, czy no ktoś, kto wychodzi z wieku młodzieżowego, płynnie przeszedł do seniorek? Oczywiście nie mówię o predyspozycjach, czy tak zwanym talencie, cokolwiek to jest. Mówię o generalnej takiej drodze, żebyśmy tych, powiedzmy, w miarę zdolnych dziewczyn nie tracili, bo wiesz, u mężczyzn jest to prostsze, bo tych mężczyzn, chłopaków jest więcej do grania. Kobiet jest mniej do grania w Polsce, dlatego wydaje mi się, że każda dziewczyna jest na wagę złota, która potrafi, mówiąc krótko, grać w siatkówkę. Więc jak twoim zdaniem powinna wyglądać taka droga? Czego brakuje na przykład w szkoleniu młodzieży, żeby twoim zdaniem, żeby od razu przejść płynnie do rozgrywek seniorskich? Moim zdaniem zawodniczek na takim poziomie, żeby mogły płynnie przejść, nie wiem, ze szkoły mistrzostwa sportowego grająca w pierwszej lidze i umówmy się, nie zdobywających najwyższych laurów do zespołu ekstraklasowego,
Są dwie, może trzy rocznie. Czasami jedna. I to są zazwyczaj dziewczyny albo mające doskonałe predyspozycje fizyczne, albo po prostu, tak jak my to nazywamy, fenomeny. Pozostałe dziewczyny nie są na to gotowe. Więc ja uważam, że każdy w swoim życiu powinien zaznać wszystkiego. To znaczy, tak jak to jest w korporacji. W korporacji, jak pracujesz, zaczynasz od przedstawiciela handlowego, potem jesteś jego przełożonym, potem jesteś kierownikiem, dyrektorem, w końcu jesteś dyrektorem całej korporacji. I niestety, i to, moim zdaniem to wymyśli to Amerykanie i to zdaje rolę, bo jeżeli nie poznasz roli zawodniczki, która jest czwarta, trzecia, walczy, no to nigdy tego nie docenisz, tak? Słyszałem wielokrotnie dziewczyny, któraś mi opowiadała sytuację z jednego z zespołów, jak młode dziewczyny siedziały na ławkę LC, a chyba w budowlanych, nie wiem, chyba właśnie Oskar wtedy byłeś tam, Magda Śliwa nosiła piłki. To nie, już nie miałem tej możliwości. No to każdy ma swoją drogę i ja uważam, że młoda zawodniczka jest gotowa na to, żeby zagrać w pierwszej lidze i powinna to zrobić, żeby wykorzystać swoje umiejętności do te, które zdobyła w szkole. Jeżeli nie, no to niech idzie do dobrego zespołu, do dobrego trenera, który wyciśnie z niej wszystkie siódme poty w ekstraklasie, ale niech zaczyna iść kroczek po kroczku, tak idziemy w karierze, tak? Taką bardzo prosty przykład mieliśmy z Martyną Greiber. Martyna Greiber, kiedy przychodziła do nas, to tak naprawdę w SMS-ie nie dawano jej nadziei, że będzie grała i udało nam się ją zakontraktować w budowlanych jako czwartą atakującą i ona oczywiście przebierała nogami, że nie, że ona chce grać, ale takiej możliwości nie było. Za rok stała się trzecią przyjmującą, nadal przebierała nogami, ale już za rok stała się pierwszą przejmującą, trafiła do kadry, do chemika policji i dalej. Ale zna tą całą drogę i czasami zawodniczki nie są na to przygotowane. Tak? To jest tak, jak kiedyś z Malwiną rozmawiałem, jak Malwina przechodziła z Legionowa do Polic. I Malwina jest jednym z takich fenomenów. Zresztą dziewczyny te, które teraz poszły, na przykład Marlena Pleśniewicz też opowiada o tym, że jak ona przychodziła do Polic, to ona się bardzo cieszy, że my to zrobiliśmy z premedytacją, ten ruch taki, że Marlena pierwszy rok nie grała, że była rezerwową rozgrywającą, była w kadrze, ale była rezerwową rozgrywającą i ona mi powiedziała kiedyś, mówi, Kuba, gdybym ja poszła i od razu poznała tą presję, która jest w takich zespołach, to ja bym nie dał rady, bo to jest zbyt duży przeskok na takim poziomie. Więc czasami też trzeba uważać, żeby tych dziewczyn nie przerzucać, nie wrzucać im za dużo na kark, bo po prostu nie dadzą rady i odbije się to na ich psychice i potem na dalszej karierze. Potem trzeba zrobić dwa kroki do przodu i znowu tutaj rzucać. Więc ja niestety nie zgadzam się z tą całą opinią panującą w środowisku albo większością, że młoda zawodniczka musi przede wszystkim grać. Młoda zawodniczka jeszcze będzie miała czas grania przede wszystkim, ale młoda zawodniczka ma trenować i uczyć się techniki, bo jeżeli tej techniki nie nabędzie, jak będzie młoda, to już potem jej nigdy nie nabędzie. Więc można oczywiście, nie chodzi o to, żeby młoda zawodniczka 2, 3, 4 lata siedziała na ławce rezerwowych, ale jeżeli pójdzie na rok usiąść na ławkę do Stefana Antigi, na przykład, czy do Ferhata Akbasza, czy do innych trenerów i naprzeciwko siebie, na każdym treningu będzie miała lepszą zawodniczkę codziennie, przy każdej piłce, to waszym zdaniem ona się więcej nauczy na co dzień, czy więcej się nauczy będąc u słabego trenera, w słabym zespole graniu w szóstce i przegrywając wszystko. Więc przede wszystkim będzie miała szansę wyciągnąć doświadczenia od tych starszych, wyciągnąć od dobrego trenera, przygotować swoje ciało przede wszystkim, to jest to, co wydarzyło się na przykład z Zuzą Górecką, która poszła do Nowary, w Polsce sobie świetnie radziła, posłała do Nowary i jak ja ją pojechałem, zobaczyłem, to jest zupełnie inna zawodniczka, fizycznie zupełnie inna zawodniczka. Bo trzeba też swoje ciało przygotować na takie przygotowanie. I ja przypominam wam, panowie, przykład Roberta Lewandowskiego, który odchodził z Lecha Poznań jako król strzelców, poszedł do Borussii Dortmund i nie powąchał boiska w pierwszym sezonie. Dlaczego? Dlatego, że nie był na to gotowy. On musiał zapoznać się ze specyfiką tego sportu, bo to jest inny sport. Tak samo Liga Włoska jest innym sportem niż Liga Polska, z całym szacunkiem. Ze specyfiką sportu, przygotowania fizycznego, techniką, taktyką i dopiero potem był gotowy, żeby w to wejść.
Więc jeżeli ktoś mi mówi, że młody zawodnik jest gotowy, no to albo jest fenomen, albo po prostu sobie nie da rady i będziemy mieli problem. Mhm. Oskar, pozwolisz, że podzielę się refleksją, zanim ci oddam głos? Szczerze powiedziawszy, to Kuba powiedział dokładnie to, co chciałem. Bombastycznie. Ja chciałem nawiązać i od tego pójść kroczek dalej, bo chciałem się podzielić tą refleksją i spytać też o wasze zdanie, czyli wprowadzanie młodzieży do seniorskiego sportu, ich wyzwania, głównie też takie mentalne, z czym się mierzą i później, jeżeli to jest źle zrobione, na przykład łamiąc schemat, który teraz Kuba ty podałeś, który wydaje się mocno sensowny i taki no nie realistyczny, nie to słowo, tylko taki po prostu konkretny, to mamy później, nawet jeżeli na przykład mamy zawodniczkę po 30, kilkukrotna mistrzyni Polski, grała w prezentacji, wie o co chodzi w tym wszystkim, ale okazuje się, że jak z nią się pracuje już później i dociera się do poziomu takim, że jest problem na przykład z jakąś tam elementem technicznym grania, niezależnie od tego, jaka to jest pozycja. I po którejś tam rozmowie dochodzimy do tego, że to nie chodzi tak naprawdę o element techniczny, tylko to, co go wywołuje. A to, co go wywołuje, to może być na przykład fakt taki, że jest taki trener w Polsce, który jak pojawia się na meczu jak z przeciwnej drużyny, to automatycznie tą zawodniczkę czy tego zawodnika paraliżuje taki strach, że ona nie jest, czy on nie jest w stanie grać, absolutnie nie jest w stanie nic zrobić. I to się pojawiają pewne traumy czy fobie, które najczęściej rodzą się w tym pierwszym etapie jeszcze tego grania, kiedy my jesteśmy bardziej wrażliwi i mocniej przejmujemy się pewnymi rzeczami, co później odbija się dużą czkawką, bo mi się wydaje później, że ja technicznie nie jestem w stanie wykonać jakiegoś elementu, ale to broń Boże nie o to chodzi, bo nie dlatego się gra w siatkówkę od kilkunastu czy ponad 20 lat, żeby nie móc w stanie jest zrobić najczęściej dość prostej rzeczy, ale to wynika z tego, że pojawiają się pewne blokady psychiczne, które pojawiały się, kiedy byliśmy wrażliwi. Mówi się, że fobia się wywodzi z dzieciństwa, ale to dzieciństwo trzeba też przełożyć na takie dzieciństwo siatkarskie, czyli ten wiek przechodzenia z młodzieżowca do seniora i często sobie zawodnicy nie zdają sprawy, jak to jest wrażliwy moment i tym bardziej uzasadnione jest to, co mówisz ty, Kuba, żeby nie spalić się zbyt szybko, w czym przeszkadzają oczywiście ambicje, chęć rywalizowania, tylko taka wyobrażona chęć rywalizowania, która najczęściej nie ma odbicia w rzeczywistości, bo tego nie doświadczyliśmy wcześniej. I tutaj nie ma znaczenia płeć, już kończę, bo zarówno pracowałem z facetami, którym trzęsły się ręce, gdy szli na zagrywkę, wystarczyło, że było 50 osób na widowni, no i były dziewczyny na przykład, które właśnie reagowały totalną blokadą i paraliżem mięśniowym i umysłowym, kiedy pojawia się trener, który wywołał przez swoją nieumiejętną pracę takie fobie u takiego zawodnika. Tak, tylko ja od razu ci powiem, że te fobie pojawiają się nie tylko w młodym wieku, ale także w starszym. Mhm. Wywołane są wieloma rzeczami, ale przede wszystkim brakiem komunikacji. Bo wszystko można skomunikować, o wszystkim można rozmawiać i to jest przede wszystkim z tym spowodowane. Jeżeli tej komunikacji nie będzie, to możemy mieć najlepszych zawodników na świecie, ale jeżeli tego nie zrobimy zespołu, teamu, ja tutaj uważam, że za team uważam także trenera i cały sztab, bo mam wrażenie, że trochę u nas jest z tym problem, że w wielu klubach są dwie rzeczy, jest zespół, który ma grać i wygrywać i jest sztab, który ma być i trenować. Nie, jest. Powinno być tak, że to tak samo ważnym elementem jest najlepsza zawodniczka, jak i dobry trener, tak? Bo ja dużo bardziej wolę, jak jest dobry trener, dobry trener ze słabszego zespołu zrobi więcej niż słaby trener z dobrym zespołem. Mhm. Więc jakby dobieranie tych kwestii jest bardzo ważne. O czym mówiłeś o tej drugiej rzeczy? Przepraszam, bo mnie umknęło. Mówiłem o fobiach, zarówno jeżeli chodzi o młodsze zawodniczki, jak i te bardziej doświadczone i przechodzenie, no i nawiązałem o przechodzeniu z wieku młodzieżowego do seniorskiego. Ale też temat wypalenia takiego zawodowego o starszych zawodników czy zawodniczek też jest moim zdaniem ciekawy, bo często zdarza się tak, że dziewczyna czy chłopak mogliby spokojnie jeszcze pograć, ale po prostu nie chcą i to już...
jest taka popularna opinia, że to chodzi o to, że już im, że to już im nie sprawia przyjemności, ale jak zagłębimy się głębiej, to chodzi o właśnie o pewne niechęci, bo motywacja człowieka kończy się wtedy, kiedy ból czy cierpienie przewyższają przyjemność, którą czerpiemy z danego, z danej pracy czy z danej rzeczy, którą, którą robimy. I to najczęściej chodzi właśnie o te nieprzyjemne aspekty, a nie o brak przyjemnych paradoksalnie, więc warto też się nad tym zastanowić już. Myślę, że przykłady i szczegóły to, to panowie sami możecie najlepsze podać. Że... Ja tutaj widzę, że trener Popik napisał, że idealnym rozwiązaniem po szkole byłby Klub Polska. Okej, okay, już patrzę. We Włoszech istnieje coś takiego jak Club Italia i Club Italia to jest właśnie szkoła mistrzostwa sportowego, niejako. Są wszystkie dziewczyny zebrane i one grają w jednym miejscu. I fakt taki był, że był moment, że były w ekstraklasie włoskiej. Niestety zazwyczaj przegrywały i potem federacja uznała, że to źle wpływa na ich psychikę i to wszystko wycofano. Bo jeżeli co tydzień grasz, co tydzień przegrywasz, no to, to nauczysz się przede wszystkim przegrywania. Nie nauczysz się wygrywania, nie znasz tego, co to jest. Nie wiem, czy zawodnik dobrze będzie znosił porażkę co tydzień. To już panowie musicie się wypowiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o Klub Polska, ja trochę sobie tego nie wyobrażam z kilku względów. Po pierwsze, no, szkoła szkołą. Problemem naszym jest to, że my mamy 30 szkół w Polsce obecnie, a nie jedną. Nie jest to wszystko skumulowane w jednej szkole, a tak jak to było kiedyś. Teraz tych szkół jest dużo, to po pierwsze. Po drugie, co ciekawe, we Włoszech jest taka sytuacja, że pójście do pracy do szkoły jest wyróżnieniem. Że a propos Mazantiego, to Mazanti wygrał z Ekstraklasie w Casal Maggiore mistrzostwo i w nagrodę został skierowany do SMS-u do pracy. I pracował z tymi juniorkami w SMS-ie, potem automatycznie został trenerem pierwszym kadry, żeby z tą samą drużyną pracować w kadrze i wywalczył z nią srebrny medal mistrzostw świata. Trochę sobie nie wyobrażam Klubu Polska pod tym względem, jak to miałoby technicznie wyglądać, bo po pierwsze jest wolny rynek, to co znaczy Magda Stysiak po szkole miałaby pójść grać do Klubu Polska, jeżeli przyszedł po nią w Akif Bank, to byłaby zobligowana do tego, żeby grać w Klubie Polska, no to jakby się nie da połączyć w tych kwestiach i próbowało tego wielu i Holendrzy i kiedyś Włosi, ale moim zdaniem to przy rynkowych warunkach to nie jest najlepsze rozwiązanie. Poza tym, od kogo te zawodniczki miałyby się uczyć na boisku? Mm-hmm. Filip podał moim zdaniem bardzo ciekawy przykład, który pokazuje również to, o czym ty mówiłeś, Kuba, czyli zaprzęgnięcie wielkich doświadczeń zawodniczek byłych również do pracy jak w sztabach szkoleniowych. I dlaczego tak się dzieje, że były zawodniczki nie wchodzą do sztabów szkoleniowych szerszą ławą i nie stanowią o sile również zespołów żeńskich, ale też i męskich. Jak myślicie, czy to jest kwestia bardziej chęci po stronie samych kobiet, byłych zawodniczek i kobiet, które mogą być trenerkami, czy jest jakaś blokada większa, która nie pozwala na to? To nie jest tak czasami, że kluby już układając sztaby, po prostu brakuje pieniędzy na kogoś tak zwanego konsultanta, no bo masz pierwszego trenera, drugiego, który jest drugim, albo po części łączy jeszcze obowiązki ze statystykiem, w związku z tym no, ważniejsze, żeby było wszystko przygotowane pod pierwszego trenera i może brakuje środków na kogoś takiego właśnie, kto mógłby być drugim asystentem, czy nie wiem, konsultantem, nie wiem jak to nazwać, jak to określić. Na pierwszy trener kobieta lub drugi trener kobieta, w tym już idziemy już. Temu jest tak mało, na przykład w Polsce trenerek, które pracują jako pierwsze. W Stanach, z tego co wiem, to nawet jest jakiś chyba przekaz, że odpowiednia liczba kobiet musi być trenerkami, to też rodzi trochę taką moją obawę, że znaczy, że okej, jesteś kobietą, nie nadajesz się, ale jesteś kobietą, chodź. To nie chodzi o to, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, to co powiedziałem, to są bardziej dla mnie kwestia predyspozycji. Natomiast ja zgodzę się z Kubą, że mamy w Polsce bardzo dużą liczbę zawodniczych, które zdobywały medale i grały na świetnym poziomie. I na przykład zwłaszcza w pracy z młodymi dziewczynami, czy właśnie jako taka, nie wiem, nazwijmy to konsultantką, tak to określę, mogłyby świetnie sprawować. Natomiast mam takie wrażenie, że chyba brakuje troszkę pieniążków na takie osoby, tak? Nie wiem, czy tak jest, ale takie mam uczucie.
Tak, no ja pamiętam, to mi przypomina bardzo sytuację sprzed 10 lat, kiedy jak jeździłem po klubach i tłumaczyłem, że trener przygotowania fizycznego to jest absolutnie najważniejsza rzecz w zespole, bo jeżeli on coś, za przeproszeniem, spieprzy, to już trener pierwszy tego nie odbuduje, no to patrzą na mnie z dużym zdziwieniem, co ja wymyślam. Myślę, że tak samo będzie z dyrektorami sportowymi, że w pewnym momencie wszyscy stwierdzą, że jednak jest to dużo, duże ułatwienie na każdym polu. Już dojdziemy. Oby tak było. Jest, wydaje mi się, jeszcze parę ról w stawach szkoleniowych, które mogą zostać obsadzone. Głównie po to, żeby wspomóc pracą i żeby można było pójść w specjalizację. Wcześniej właśnie Piotr Pajda dał komentarz, który chciałem króciutko tylko skomentować jednym zdaniem, i który kojarzy mi się w biznesie z tak zwanymi teraz obecnie zespołami zwinnymi lub samoorganizującymi się. Czyli każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie i każdy może stać się w danej momencie projektu liderem tego projektu. Każdy ma w związku z tym równe zdanie wypowiedzenia się, chyba że w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy na etapie rozpracowywania przeciwnika, to ja się nie wymądrzam, tylko oddaję głos mojemu statystykowi, który ma najlepsze informacje i najświeższe w tym względzie. Jesteśmy na etapie ustalenia taktyki, no to patrząc po kompetencjach, ten członek z szkoleniowego, który zna się na tym najlepiej, powinien przejąć pałeczkę i tak samo nie mieszamy się w rozgrzewkę terenowej przygotowania motorycznego. Fizjoterapeuci nie włazimy do pokoju i nie mówimy teraz ja tutaj chwilę pomasuję, tylko dajemy ludziom zrobić swoją robotę. I tutaj chłopcy pewnie potwierdzą, to jest idea amerykańska, amerykańskich reprezentacji, amerykańskich uniwersytetów i trochę brazylijskich. Ja w życiu nie widziałem z Roberto na siłowni. W życiu. On od czasu do czasu przechodził, przeglądał gazetę i zostawiał swojemu trenerowi przygotowania, bo on się po prostu na tym nie znał. Więc tak to właśnie wygląda. No, jeżeli jesteś dobry w tym, to robisz to, tylko faktycznie musisz mieć na to budżet i możliwości, tak? Ego też jest istotne, ale też już daję Ci tą głos i warto też pokonać kulturowe stereotypy. W Polsce jeszcze, przynajmniej w biznesie, spotykałem się z tym też na własnej skórze. Jeżeli stajesz się kierownikiem lub menedżerem zespołu, przełóżmy to na sport jak chcemy, wymagają od Ciebie Twoi podopieczni czy podwładni, że Ty będziesz w każdym elemencie od nich lepszy, czyli z jakimkolwiek do Ciebie pytaniem przyjdą, to Ty jako szef masz znać na to odpowiedź. Jest to absolutnie nieprawda. Chodzi o to, żeby się w sztabie otoczyć ludźmi lepszymi od siebie, tak żeby móc się wzajem uzupełniać. Niestety to jednak u nas podkutuje w ten sposób, że strach przed tym, że ja czegoś nie będę wiedział, bierze górę i przez to bierze się moim zdaniem też autokrytyczne podejście do trenowania, bo boimy się po prostu o swój autorytet, o swoje niepotrzebnie, no ale kulturowo tak jesteśmy ukształtowani. I trochę boimy się, że ktoś zajmie, ta osoba mądrzejsza od nas, czy więcej znająca, tak, więcej rzeczy zajmie zaraz nasze miejsce. Tak jest. Skarże, patrzysz tak mądrze, że Słowo mądre, chcę ci powiedzieć, poruszyliście tyle wątków, że nie chciałbym już wracać. Ja jakbym chciał skomentować to trochę, że wróciliśmy do 5 poprzednich naszych odcinków, które chciałbym teraz nazwać tym, że po prostu my nie do końca jeszcze wiemy, jak robić dobrze sport w Polsce, bo niestety, oczywiście pieniądze są bardzo ważnym czynnikiem, ale my nie mamy pomysłu i ja to tak kiedyś nazwałem, że w Polsce polski młody trener to potrzebuje mieć najlepiej 20 lat doświadczenia, mówić w 4 językach, znać się na psychologii, przygotowaniu fizycznym i fizjoterapii, a na końcu jak przegra 2 mecze, to się go zwalnia, bo się nie udało, a tu wszystko to, co mówicie, to można poukładać w ten sposób, żeby zrobić długoletni projekt, w którym każdy ma swoje miejsce, bo tak jak tu powiedzieliście, to ja się zgadzam z Kubą, że trener przygotowania fizycznego 10 lat temu nie istniał na mapie, a dzisiaj jest niezbędny, a Kuba wręcz go nazywa najważniejszym. Ja też bym tak powiedział, że w pewnym okresie, w pewnym sensie tak jest, jak on coś spieprzy, to już później my leżymy. I ja tak już nie chciałbym się rozwijać, bo tu się zacznie to właśnie narzekanie, ale ja bym, Kuba, chciał też powiedzieć o tym, także trochę będziemy utopijnie rozmawiać przed wejściem na tę antenę, bo ja widzę taki problem, który... Nie ukrywajmy, my trenerzy zawsze narzekamy na menadżerów, menadżerzy narzekają na trenerów, to jest normalne i my sobie musimy z tym radzić, to znaleźć jakby wspólny środek. Natomiast chodzi mi o to, że doprowadziliśmy do pewnej sytuacji, w której i ty, wierząc głęboko w to, że odpowiednia ścieżka rozwoju kariery
da więcej na samym końcu, da tą wisienkę na torcie i my wierzymy w to, że zawodnik powinien iść po szczeblach kariery, jak w korporacji, jak to nazwaliśmy. Natomiast pojawił się ten czynnik wolnego rynku, o którym powiedziałeś, czyli bardzo ciężko przekonać 20-letnią dziewczynę, która ma ofertę 3 razy większą z klubu, w którym ty i ja i wszyscy dookoła wiemy, że ona utonie. Dla ciebie to i tak zawsze gdzieś tam w małej formie będzie to ok, ale to w takim razie w jaki sposób zbudować system, żeby 20-letnia dziewczyna wiedziała, w którą stronę pójść, bo wiesz, ty mówisz, ja się z tobą absolutnie zgadzam, my jako trenerzy mamy dokładnie to samo, jeżeli ja chcę, żeby atakujący zmienił, nie wiem, ułożenie ręki w ataku, a on tego nie będzie chciał, ja go nie nauczę i ty jeżeli powiesz dziewczynie, słuchaj, powinnaś pójść tam, a ona powie, nie, ja chcę iść tam, to ty jej nie zmusisz. To my szukamy jako trenerzy pewnych rozwiązań, jak namówić, albo jak przekonać, wiesz, drugimi, trzecimi środkami, kanałami. Czy menadżer też ma szansę na to, żeby w ten sposób działać? Jak to zrobić? Utopijnie zbudować system, żeby w wieku 20 lat dziewczyna, która nie jest fenomenem, poszła w dobrą stronę. Myślę, że systemu nie zbudujemy. To po pierwsze, że każda, to już tak jak to by powtarzałem, każda z nich, trzeba dążyć do tego, żeby te dziewczyny zaufały i zaufały w to, że mamy doświadczenie i że chcemy im pomóc i zrobić to dla ich dobra, żeby one szły, tak? No, umówmy się, że jeżeli jesteś młodą zawodniczką i dostaniesz ofertę 4 razy wyższą z innego klubu, to 3 razy się nad tym zastanowisz, a ja jestem po to, ja nie mogę nie przekazać takiej oferty, jeżeli ona się pojawi. Ja jestem po to, żeby ona się pojawiała. Ale potem możemy na ten temat rozmawiać, tak? I najważniejsze jest dotrzeć i żeby ta zawodniczka zaufała i żeby wiedziała, że chcemy pomóc. Że tylko trochę z kobietami jest tak, że jak powiesz raz kobiecie, że jest brzydka, to możesz mówić 100 razy, że jest piękna i już on będzie pamiętał tylko to, że powiedziałeś, że jest brzydka. Więc mam wrażenie, że jak zawodniczce raz powiesz, że ona jest za słaba na ten klub, to możesz jej 50 razy potem mówić, że ona jest doskonała, to ona zapamięta to, że powiedziałeś, że jest za słaba. Wiesz, co zrobi? Będzie szukała innego agenta, który jej powie, że jest doskonała. I tu jest ten problem. Tu jest ten problem, że no musimy wychowywać te dziewczyny, że jest pewna hierarchia. Tak jak jest hierarchia zawodniczych, tak jest hierarchia klubów, że każdy się musi rozwijać i każdy musi zarabiać, ok, bo one też chcą zarabiać, ale krok po kroku. Tylko tak jak powiedziałem, jeżeli ona będzie chciała z tej oferty skorzystać, to nie powstrzymam jej ja, ty, rodzice, nikt. Ona jest osobą dorosłą. Niestety. I może się nauczyć czasami musi czasami spaść po prostu z konia, żeby zrozumiała, że czasami się też spada, bo być może nigdy nie odczuła takiego uczucia. Mogę zadać pytanie, bo mam pytanie do Kuby takie. Bo Oskar powiedział właśnie, że tak często narzekamy wzajemnie na siebie, trenerzy na menadżerów, menadżerowie na trenerów. Natomiast powiedz mi, Kuba, z twojego punktu widzenia jako menadżera, czego ty oczekujesz od trenera do współpracy z trenerem? Okej. Ja to widzę ogólnie całą hierarchię pracy w klubie albo wokół zawodnika widzę w następujący sposób. Jest prezes albo odwrotnie. Jest zawodniczka, która ma grać i się rozwijać. Jest trener, który i ma zdobywać jak najlepsze rezultaty. Jest trener, który ma te same cele, czyli chce rozwijać zawodniczki i zdobywać medale. To są celem agenta też jest, żeby zawodniczka się rozwijała, tylko cel agenta minimalnie rozwija się z celem klubu, celem klubu jest również zdobywanie pucharów, ale celem klubu jest zapłacenie tej zawodniczce jak najmniej, a celem agenta jest to, żeby zapłacił tej zawodniczce jak najwięcej. Więc są cele zbieżne, ale są cele rozbieżne. I agenci, ja mam wrażenie, znaczy z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że ja wymagam od trenera, żeby poświęcał tyle czasu zawodnikowi, ile może, żeby go rozwijał i żeby traktował go tak, jako ten zawodnik zasłużył. Bo czasami zdarza nam się, że rozmawiając o klubach, o przejściu do danego klubu, są trenerzy, którzy potrafią rozmawiać z zawodnikiem, powiedzieć, słuchaj, u mnie będziesz grała, będziesz miała to, ja tobie dam minimum 50% szans na grę, zobaczysz. I w większości to się nie pokrywa. Więc ja bym chciał, żeby trenerzy byli szczerzy przede wszystkim z agentami i z zawodnikami.
Ja ostatnio wypracowałem taką taktykę, że bardzo często chcę, żeby zawodniczka bezpośrednio porozmawiała z trenerem przed podjęciem decyzji. Żeby ona usłyszała jego ideę, żeby trener powiedział, posłuchaj, ja ciebie widzę w rotacji, ja ciebie widzę jako czwartą, ale oczywiście, jeżeli będziesz się rozwijać, to będziesz miała szansę, ale de facto sami panowie wiecie, że jak podpisujecie zawodników do zespołu, to bierzecie pierwszego, że wiecie, że jest pierwszy, drugi, zazwyczaj nie u kobiet jest defensywna, ofensywna, jest jakaś rotacja i pewnie zazwyczaj jest jakaś czwarta młoda do uzupełnienia, do treningu, która oczywiście musi się rozwijać, tak to wygląda w męskiej siatkówce. Więc jasne określanie roli, to tego bym oczekiwał od trenera, i traktowanie jej w sposób sprawiedliwy, niczego więcej. Kuba, żebyś nie poczuł się jakby zaatakowany, ale bo ja chciałbym, chcemy się tu wszyscy uczyć od siebie. Powiedziałeś, że kiedy zawodniczki jadą na kadr, to zaczyna się taki bigos, w którym zaczyna się od jednej małej informacji, a kończy na głuchym telefonie i w ogóle wychodzi co innego. I teraz my trenerzy też wpadamy do takiego garnka z bigosem, to w jaki sposób ty jako agent uważasz za najlepszy sposób weryfikacji tego, że trener pracuje nad rozwojem zawodnika czy zawodniczki? Bo przekazuję... Ocenę rozumiem, tak? Ocenę danego trenera. Wiesz co, no ja oczywiście, no musimy też oceniać zawodników, ponieważ trenerów, ponieważ rozmawiając z zawodnikiem czy zawodniczką, która ma iść do danego klubu, musimy jej coś na ten temat powiedzieć. I oceniamy tych was, panowie, pod tym względem, jakie są u was opinie naszych zawodniczek. My z nimi rozmawiamy. I wiemy, co zawodniczki nasze mówią o was. I to nie jest tak, że jedna zawodniczka powie, że ten jest słaby albo niemiły, albo jeszcze nie wiadomo co. Ale jeżeli trzecia mówi, okej, okay, przy tym się trenuje, trenuje się ciężko, ale są rezultaty, no to mamy jakiś obraz wypracowany, tak? Jacy są trenerzy. Są trenerzy, którzy przychodzą 30 minut przed treningiem, razem z zawodniczkami robią rozciąganie, rozmawiają, a są trenerzy, którzy przychodzą za minutę, gaszą papierosa, wchodzą, po ostatniej minucie wychodzą i jest koniec. No. Są trenerzy, którzy wychodzą z inicjatywą dodatkowej pracy z zawodnikiem, a są trenerzy, których to zupełnie nie interesuje. Więc dana zawodniczka musi wiedzieć, na co się może, czego się może spodziewać. Są trenerzy naszym zdaniem z lepszym warsztatem, ale są też trenerzy z lepszymi relacjami, tak? Z komunikacją, więc jakby myślę, że mamy trochę, każdy ma wyrobione zdanie na ten temat i w ten sposób działamy. No. Niestety jest, podlegacie też ocenie w jakiś sposób, tak zresztą jak my podlegamy ocenie. Tak? My się jej nie boimy, tylko chciałem po prostu też poznać punkt widzenia. Tak, opinia. Ja myślę, że opinia jest najważniejsza. Opinia tylko do ludzi, którzy faktycznie mają z tobą styczność, tak? Bo nie interesuje mnie opinia zawodnika, który z tobą nigdy nie pracował. Albo pracował z tobą tydzień. Dzięki. Co mogłoby, bo zmierzamy już do końca właściwie, to teoretycznie powinniśmy już teraz kończyć, ale patrzę cały czas na to, ile osób nas ogląda i nie widzę żadnej zmiany, nikt nie ucieka, więc pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie zadać na koniec i bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze wprowadzające dyskusje, podsumowujące, krytyczne również, to jest też bardzo ważne, każdy głos jest istotny. I dziękujemy Wam bardzo za to wszystko. I chciałem zapytać tak może przyszłościowo w takim razie, co można, jeżeli da się w miarę krótko odpowiedzieć, co można jeszcze poprawić? Tak jak powiedziałeś, że Guidetti pracuje ciągle nad komunikacją, będąc najlepszy w komunikacji. Pewnie dlatego jest najlepszy w komunikacji, bo ciągle nią pracuje. Nie uznał, że jest już nie zajebisty i nie musi nie zrobić. Więc nawet niezależnie od tego, jaki dzisiaj mamy standard współpracy, co możemy zrobić jeszcze, panowie, żeby ta współpraca była jeszcze lepsza na linii menedżer, trener, menedżer, klub. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak. Zadbajmy o komunikację, to jest raz. Zadbajmy o młodego zawodnika, żeby tą zawodniczkę wychowywać od juniorki. Żeby nie mówić jej, że jest doskonała, najlepsza, że musi grać i będzie gwiazdą. Bo ona może być tą gwiazdą, ale za rok może złamać nogę i może już nigdy nie być gwiazdą. Ona musi być najpierw wicegwiazdą, a jeszcze wcześniej wicewicegwiazdą. I musi przejść tę całą drogę.
zadbajmy o to, żebyśmy nie tracili ludzi z siatkówki, bo panowie nie wiecie, może wiecie, obecne przepisy, którego są Polskiego Związku, dotyczące ekwiwalentów, powodują, że tracimy ludzi z siatkówki. Klubów nie stać na wykupy zawodniczek z klubów macierzystych. I to jest ogromny dramat dla zawodniczek, które mogłyby grać i się rozwijać, które nie mogą odejść. I ja tak naprawdę stawiam sobie pytanie, kto te zawodniczki weźmie i będzie odpowiadał za ich przyszłość. Czy kluby macierzyste, te zawodniczki, które notabene po SMS-ie wychodzą, grają po pierwszych ligach, potem ktoś chce je wypożyczyć i kluby macierzyste, nawet w przypadku, w czasach koronawirusa, żądają za nie horrendalne ceny, bo za chwilę okaże się, że zawodniczki po SMS-ie najzdolniejsze, żeby uratować od opłat, które mają być przeciągnięte do 25 roku życia, my jako agenci będziemy mieli jedyną szansę, żeby je uratować od tych opłat, żeby one nie kończyły karier swoich. Będziemy musieli je wyciągać za granicę, żeby uratować im karierę. I rozmawiajmy wszyscy ze sobą, bo komunikacja jest bardzo ważna. Tak samo jak trener Popik mówi, że uważam, że warto rozmawiać i ze związkiem, i z trenerami. Nie ma czegoś takiego, nie ma ogólnego forum, na którym moglibyśmy rozmawiać i wymieniać swoje opinie. Nie ma czegoś takiego, już poza tym, że nikt nie bierze naszej opinii pod uwagę przy tworzeniu regulaminów czy przy tworzeniu takich przepisów. I tym się zajmijmy, bo tutaj za chwilę ani Oskar, ani Tomasz, akurat z chłopakami, no może chłopaku to za chwilę też dotknie, ani ja, nie będziemy mieli nad czym pracować, bo umówmy się, że wszyscy, czyli trenerzy, Radek również ty, ja, fizjoterapeuci, pracujemy tylko i wyłącznie dlatego, że są zawodnicy. Oczywiście. To oni są pierwsi, pracujemy dla nich. My przy nich pracujemy. Bardzo ważne słowa. Rzucę. Zaczynamy od małych kroków i otworzyliśmy forum dyskusyjne tutaj właśnie. Bo tak, też... to jest fajne bardzo, tak. To jest bardzo fajne właśnie, żeby ludzie z różnych dziedzin wymieniali swoje opinie, tak? Bo warto siebie słuchać, można nie wykorzystać tych rzeczy, które się usłyszy, ale może coś takiego będzie, które cię przestrzeże przed jakimś ruchem. Amen. Kuba, Oskar, Tomasz, bardzo wam dziękuję. To było naprawdę dzisiaj bardzo wartościowe spotkanie, kolejne zresztą. Kuba, serdeczne dzięki za twój czas w napiętym grafiku. Zostań jeszcze sekundkę z nami po zakończeniu czatu, tylko na króciutkie podsumowanie. Bardzo dziękujemy wszystkim widzom. Ja sobie pozwolę tylko podsumowując wyświetlić jeden komentarz, który chwali przede wszystkim Tomasza, ale myślę, że możemy, mam nadzieję, wszyscy skorzystać z tej chwili chwały, że po to tu jesteśmy też, Oskar, tak jak powiedziałeś, małymi krokami. Po to robimy, bo chcemy się podzielić wiedzą i czasem nawet jeżeli powiemy coś, co jest kontrowersyjne, ale jest nasze i my też uczymy się od siebie na każdym spotkaniu i bardzo też dziękuję i wam panowie i tobie Kuba, że jesteś na tyle otwarty i chcesz się tym dzielić, bo to nie jest jeszcze standard, tak jak pojawiło się w jednym z komentarzy, że wiedzę często do grobu zabieramy swoją i swoje tajemnice. Nie bójmy się tego, bo nawet jak się podzielimy tym, jak coś robimy, to jeszcze trzeba mieć doświadczenie, jak to wykorzystać, więc tylko możemy na tym zyskać. To jest jedna wiedza, którą się dzielimy, to jest jedna z tych rzeczy, która się mnoży, gdy się nią dzielimy. Więc panowie, widzowie, bardzo wszystkim dziękujemy. Gorąca prośba taka no, promocyjna, ale myślę, że warto. Jeżeli możemy was prosić, polubcie lub dajcie to serducho pod tym filmem. Bardzo nam to pomoże, żeby dotrzeć do większej ilości osób i zmotywuje też, żeby takie forum wymiany informacji dalej rosło i też służyło nie tylko nam, naszej czwórce czy innym gościom, ale również wam. Więc o to prosimy. Poproszę też ekspertów, jeżeli będą mieli chwilę czasu, żeby odnieść się do niektórych komentarzy lub pytań po zakończeniu tego live'a. Bardzo dziękuję jeszcze raz. My się już żegnamy, wyłączamy. Do następnego spotkania. Kuba, dzięki. Tomasz, dzięki. Oskar, dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia.